kliknę takie coś. I w tym momencie to się nagrywa. Być może będzie z tego zapis, jeśli będzie z czego robić zapis. Gramy w Age of Empires 2 Definitive Edition w nowy tryb, który wyszedł niedawno, dzień temu. Battle Royale. Więc pany, ready. Żaden fokus na YouTubera. Jazzes, ready. Rdy. Rdy, panowie, rdy i lecimy z tematem. Czyli tak jak w Battle Royale, po prostu mapa nam się kurczy, a my musimy postarać się, żeby wytrzymać dłużej od innych. Witam, Oliox. Witamy. Jak jest z surowcami? Lecą do góry same z siebie. Możecie co najwyżej przejąć targowisko i je... I wtedy tam na tym targowisku, wiecie, wymieniać surowce. Ale tak to po prostu leci samo z siebie. Nie wiem, czy to jest jeden surowiec na sekundę, już tak nie przypatrywałem się. Dobra. Mówię, wziąłem średnią mapę teraz. Więc zobaczymy. Można wziąć większe, można wziąć akurat mniejsze. Akurat ja ze sobą polecam Fall of Rome, to akurat to wziąłeś. Tak, zapomniałem tylko jeszcze zmienić. Na szybko, może mi się uda, nie chcę wam zasłaniać mapy, może będzie git. Mam nadzieję, że tak. Witaj Michale, witam cię bardzo serdecznie. Hej Grego, witaj Szymonides, witaj Bakuszerro. Lu, no to Lu, panie Mateuszu. Czy będzie jeszcze multiplayer w Twierdzy Krzyżowiec 2? Nie wiem, zobaczymy. Na razie nie planuję, ale może w przyszłości stwierdzę, a zagrałbym z widzami w Twierdzy Krzyżowiec 2. Myślę, się długo ładuje ten tryb. Mam nadzieję, że nikogo nie wywali. Witaj, Julka. No to Battle Royale to nawet nie na jakoś wywali, to nie jest problem. No w sumie racja, bo to jest każdy na każdego ostatecznie. Kiedy twierdza, bo A2 jest nudne. O, uważaj kolego, nie mów tak na streamie z AOE 2, bo się ludzie zdenerwują. Będzie jak wpadnę na ciekawy pomysł. Jak dołączyć Lutel? No podają hasło i trzeba było wbić przed innymi. A jak widać, inni byli szybsi od ciebie. Nie ogarnął się OBS na twierdzy. Niestety nie. Jakby się ogarnął, to bym już raczej dawał znać, że jest stream z twierdzy. Aczkolwiek, jeżeli wypełni się tamto u góry, to będę to zobowiązany zrobić wszystko, żeby się już zadziałało to jak należy. Dobra, zaczynamy. Czyli widzicie, my mamy... O mój Boże, kto laguje? Jurand ze Spychowa laguje. Panie Jurand, ogarnij pan internety albo nie graj pan. Dobra, on już przejął. O, widzicie? I my po prostu zajmujemy... albo i nie zajmujemy. Halo. Czy ja muszę to tym... A może to tylko ten gościu może zajmować? A oni nie mają przypadkiem tego? Nie, czekaj, bo tu są... Taka łapka jest u nich w ich umiejętnościach? Nie, to jest stop. Wiem, że trzeba zabić tych tutaj frajerów, którzy tego bronią. I wtedy już będzie przejęte. I teraz... A, już mogę, dobra. Po prostu mam jakiś... Mam kolor taki sam jak neutralne budynki, więc nawet nie zauważę różnicy w tym momencie. Ale to jest moje, na szczęście. Tutaj ktoś dostaje popysku dosyć mocno. Wyjadę, bo nie widzę życia moich bohaterów. No niestety, widzę jeden jedyny problem. Masz kolor taki sam jak neutralne budynki, to nawet nie ogarnię, że coś ci się zmieniło. No i jak widzicie, tam surowce idą do góry. Tutaj mamy targowisko, więc możemy wymieniać. Prawda? Możemy sobie wymienić drewno. O, i super. Już tu zaczyna jakoś wyglądać. Tu się bitwa wieżyczek zrobiła. Tu jest zielony. No to na zielonego to możemy łucznikami pójść na przykład. Tutaj dostanie popysku. O, super. No i mniej więcej tak to wygląda. Jak widzicie, już na minimapie mapa nam się zaczyna kurczyć. Pany do tyłu. Wy do przodu. Dobra, bijemy tutaj. Więcej tych panów. Dobra, spokojnie. Tutaj już zaczyna nam się kurczyć mapa. Geny creep? A nie wiem. Już był rip ten? A to możliwe. Znaczy no genek to jest zielony, no to jeszcze nie jest rip przecież. Że jeszcze się z nim bije. Nie jest taki hop-siup, prawda? Zrobił się odcinek z kozaków polskiej husarii. Był taki odcinek już na kanale. Tak, dokładnie. Było już coś takiego. Dobra, czekajcie. Tutaj dajemy radę, dobra, więcej tych panów. Dobrze, że zrobiliśmy sobie tych łuczników. Nie wiem, czy ja chcę, żebyś ty zginął. Nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Ja też już przegrał. Okej, patrzcie. Prosy nie umieją grać w Battle Royale, tyle wiemy. Przynajmniej nie będziesz ten ostatni. Dobra, chłop zginął.
może byśmy poszli. Dobra, ja bym zrobił więcej jednostek strzelających. O nie! O nie, niebieski już zajął zamek na środku, bo na środku jest, są jeszcze zamki. Dobra, ja muszę się sprężyć. W sumie olać ten temat. A może nie? No bo Gienek mi to zajmie, jak to oleje. Bo to trzeba na środek wbijać. O, ma już kolejne nawet. Już bardziej musimy się skupić, żeby iść na środek. Dobra, wywalmy. Wywalmy to. Troszkę może przesadziłem. Był fokus na mnie. Jasne, jasne. Czy wieżyczki w ogóle coś sobie robią? Ciężko powiedzieć, dobra. Sprawdźmy tutaj. Sprawdźcie, że on przynajmniej nie będziesz ostatni. Ej, właśnie. A ja staram się znajdować po same pozytywy. Ale tego nie mogę zająć. Zająłeś przecież. A, zająłem. Mówię, głupio, że mam ten sam kolor. To nie wybieraj tego samego koloru. A teraz to mów. Nie patrzyłem w ogóle na kolor. No i on mi to już wszystko pozajmował, ale możemy to raczej jeszcze odbić. Odbiłeś tam. Nie. Nie, jeszcze teraz nie. Teraz tak. Tak, teraz tak, rzeczywiście. A niestety zaczynam tutaj to przegrywać. Chociaż może, jak tych puszników się pozbędziemy. Było podane hasło do tego rooma, przecież większość osób to nie jest wspierający w tej grze. No, było słuchać. Było słuchać, to byście mieli. A straciłem niestety targowicho. A, zróbmy husarów. A tu jeszcze coś masz, patrz, tu jeszcze jeden budynek. No to, bo straciłem go. A. Tutaj mam targowisko. O, dobra, już tam nie mogę iść, okej. Okay. Nie no, musimy spadać, Gienek! Gienek, róbmy... Nie no, dobra, nie bawimy się w sojusze. Ale Gienek, my tu nie możemy się tym interesować, bo ty już wiesz... To zmień punkt poboru i leć do przodu. Czekaj, ja to przejąłem, nie, on mi to zajął. Ale moja wieżyczka tu jeszcze jest, bo się... Bo nie przejął jej. Tak, wieżyczki nie przejął, dobra. A, już teraz... Teraz dupa. Przejąłeś to. Jakbyśmy to stało blisko. Oho, tu jest niebieski, a tutaj. Nikt. Tu jeszcze nikt, ale czy ja dam radę? Tu ktoś jest. Żółty. Jak zamek przejmiesz, no to ten będzie. Jak zamek przejmę, to będzie ciekawa sytuacja. Dobra, przejąłem, nie. Czemu nie mogę. Bo tam z drugiej strony były konie jeszcze. Tu widzę, dobra. No nie! Niebieski najbardziej się widzę, rozwija. Dobra, jeszcze tego chłopa. O nie, żółty, spadaj stąd. Dobra, mam. Wymieniam surowców. Dobra, ale ten zamek jest nasz. Tu, tu, tu. Już jest żółtego. Dobra, fuck, oddajcie ten zamek. Oddaj zamek. No Gienek, idź stąd. nie wiem, onagery róbmy. Kurde, nie mam surowców już. To jest, to, o nie, to już jest przekichana sytuacja w tym momencie. Czy ja mogę? Możesz przejmować przejęte, tego tu na przykład tu fioletowego niżej. Dobrze, dobrze, spokojnie. Dzień dobry. Ja jeszcze żyję. A tego nie zająłem, bo za blisko są jednostki. To jest jakiś zasięg jednostek, jaki tu jest zrobiony. Się na szybko może tu wycofam, żeby cokolwiek jeszcze mieć. Ja jeszcze żyję. Dobra, no to jest targowisko. Akurat w tym momencie nam wiele się targowicho nie przyda. No przejmij na szybko to tutaj zielonego. O, to jest moje w ogóle. To jest za dużo wieżyczek. To jest dosyć problem duży. Musimy musieli polecieć z drugiej strony może. O Jezus Mary, jak ta minimapa już wygląda źle. Ale może tu nikogo nie ma, halo? Idź mi z tymi jednostkami stąd. Juh, nie, to są pikinierzy. Gienek, idź tam do góry, na niebieskiego, dobrze. O Boże, tu już nic nie ma. mam jednostki. Ja coś jeszcze ugram. A może dalej gdzieś pobiegnij tam gdzie... No ale to mi wieżyczki pozabijają mnie, no przecież one biją. Papa Joy. Trzymaj się, Joy. No tu nie przejdę nawet. Zielony już to przejął. Tutaj może? To jest pomarańczowego, ale może tu nikogo nie ma? O, dobra, mam. Przejąłem to. Nie. Nie dać się. Pić to. Kurde dupa. Słonia zrobiłeś. Drugi słonia jest. Zrobiłeś. Słoń, bij! Bij, słoniu! Nie! Słoń zrobiłeś! Uciekaj, słoniu! Uciekaj, słoniu! Nie! nie wiem, onagery. Nie! Szóste... To ilu ich jeszcze zostało? No, patrzymy, co tu się dzieje. Kurde, fioletowy czy różowy, czy jaki to kolor najwięcej tu pozajmował. Niebieski już niestety dostaje po dupie. O, Gienek też już zaraz padnie, tak naprawdę. Na czym polega ten tryb? Na tym, jak widać, na przetrwaniu.
No jak w Battle Royale, jak w Fortnite czy czymkolwiek innym. Mapa się kurczy i musisz przetrwać. Nie być gorszy od innych. No żółty też już zaczyna przegrywać tak naprawdę. W tym momencie to pan różowy, fioletowy, jakikolwiek kolor to jest. Pan Rikka okazuje się najlepszy w tym wszystkim. Żółty jeszcze tutaj coś ma, ale no tutaj to zaraz straci. Zaraz mu chłop umrze. No niestety, pan różowy zajął cały środek. Gienek zginął. Moje ogórki cię pozdrawiają. Boję się, czym są te ogórki, mówiąc szczerze. Dobry wieczór, Bartek. Gdzie jest jest Juran? Pomarańczowy? No to tutaj ma. Tylko, że no właśnie, on nie ma środka, więc jak nie przejmie środkowych zamków, to będzie dupa. Bo już mapa, widzisz, się kurczy, tutaj jest. Tutaj już stracił jakiś, miał tutaj przecież coś. Już stracił niestety. Słaby opis trybu dość, ale może też pierwszy raz gra tak naprawdę, więc wiecie. Czemu słaby opis? No, a co wy chcecie? No nigdy nie wiedzieliście, co to jest Battle Royale. Co ja mam więcej powiedzieć? Mapa się kurczy, musisz przetrwać. Co tu więcej powiedzieć, no? No tak, ale taka prawda, co tu więcej powiedzieć? Trzeba trochę samemu mieć pomyślunku, żeby zrozumieć, że to wystarczy, no. Dobra, no żółty niestety przegrywa. Chyba, że... No ale no, tutaj już nic nie da przejmowania na tym okręgu. Trzeba wchodzić do środka. Był obiad, który tylu gotował. Pojechał do sklepu po kurczaka na rozum. Był bardzo dobry. Najlepszy. No nie. Ja to, szkoda, że mogę jakieś punkty zobaczyć. Pawlos, jak, jeżeli mówisz to na serio, to kopa dostaniesz. Pawlos, a co widzisz w tytule streamu? A co przed sekundą powiedziałeś? A co widzisz w opisie? A co widzisz w przypiętym komentarzu na czacie? Co ja mam jeszcze zrobić, żebyście zrozumieli, że to jest prawdziwy tryb w tej grze, a nie ja sobie wymyśliłem? Ja nie wiem. Ja już naprawdę nie wiem, moi drodzy. No, żółty jeszcze walczy, ale... Gdzie jest Jurand w ogóle? Kim jest Rikka, ja się pytam. No i... Jednostki Jurandy umarły w 3 sekundy. Jednostki są darmowe? Nie, dostajecie co chwilę surowce i trzeba robić je w przejętych budynkach. No, przejmujesz budynki, tutaj robisz. Na start masz po prostu dwóch bohaterów danej frakcji i tyle. Juran ze Spychowa coś przejął? Że tutaj w sensie, no to se długo nie powalczy. Rozrysować trzeba pańca. No ja przepraszam, ale naprawdę, co więcej powiedz? Jak w 2020 roku, a właściwie już praktycznie w 2021 nie, można nie wiedzieć, co znaczy tryb Battle Royale? To już jest dziwne. No i niestety pan, znaczy niestety, przepraszam, no pan Rikka wygrywa. Niestety dla mnie jako dla gracza, ale gratulujemy oczywiście. Więc każdy już teraz wie, na czym to polega. Jak każdy, kto ma Age of Empires 2, może teraz grać, a nie mówić, że muszę najpierw zobaczyć, czym to jest. Więc gratulujemy panie Rikka za zwycięstwo, a my oczywiście idziemy do kolejnego rooma. Tylko muszę zmienić scenę, żebyście nie widzieli hasła. I oczywiście mam jeszcze jedną ważną informację. Dzisiaj, moje drogie dzieci, słuchajcie, czy wszyscy mnie słyszą? Czy wszyscy na pewno są trzeźwi i rozumieją, co teraz do nich mówię? Ja, moi drodzy, mam... Czekaj, hasło muszę wymyślić najpierw do rooma. Okej, okay, widzisz hasło? Mhm. Dobra, super. Ja dzisiaj mam, moi drodzy, do rozdania Age of Empires 2 Definitive Edition. To, w co teraz gramy. Tę grę. Jak ktoś nie ma, może dzisiaj sobie wygra. Kiedy będzie tasowanie? W swoim czasie. dobra, damy większą mapę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z troszkę większą mapą i spróbujmy zmienić na... Sprawdźmy na jakieś rzeczki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na rzeczkach. Kim jest Dot the Bot w ogóle? To jest akurat ja. Przepraszam. Więc... Age of Empires 2 Definitive Edition dzisiaj można wygrać, trzeba siedzieć na streamie, bo w każdej chwili żaden się nie spodziewa, kiedy będzie losowanie. Żaden. Żaden to zaraz Ruma w pokoju nie będzie żaden miał. Czy Luther wychodzi z domu? Czasem niestety się dawaj, zdarza. Dawaj Jimmy, zabijaj do Ruma. A kim jest pan Atalanais? To nie nowy wspierający. A, Jimmy jest. To jeszcze jedno wolne miejsce. I widzicie, i tym razem możliwe, że nie będzie miejsca dla ludzi spoza szlacht. Ale w poprzedniej grze było tylko trzech wspierających. Znaczy ja wszedł z hasłem po prostu. Dobry wieczór, Mikserek. Witam cię serdecznie. Mała mapa była? Nie, to była średnia. A jest teraz mała? Będzie large. To jest jeszcze mała. Jest na dwóch graczy nawet. Tam tu w ogóle jesteśmy obok siebie i się przytulamy. No raczej już wyprztykali się, bo Bane olał. No Bane olał, bo zdaję sobie sprawę. Dla Bane takie syfy pewnie, takie tryby. Michaelo, dzięki za suba. Dobra, no to hasło brzmi
Katapulta. Kto wpisze przed innymi, ten wejdzie do ruma i zagra. Proste chyba, nie? Wybierz sobie kolor. Właśnie, żeby mi się nie trafił ten głupi... Gdzie tu się kolory wybierało? No tutaj. Żeby mi się nie trafił ten głupi, kurde... Żółty, żółty. Jeszcze nie ma. Żółty może być. Mad. Przyszedł Pan Święty Mikołaj. Dobra. No to ready. I lecimy z tematem. Witaj Danielu. Witaj Michale. To będzie pewnie 25... Co? O 25 będę rozdawał nagrodę? No o 25 to raczej nie. Dobry wieczór Norbi, witam cię serdecznie. Dobra. No to lecimy z tematem, zobaczymy inną mapę. Ja poproszę tę grę, na pewno nie ty jeden. Na pewno nie ty jeden. Tylko zrób sobie żółwiu na... publiczne suby. Nie, nie, nie. Przede wszystkim, żebyś był w czasie, żeby to nie było 10 minut po losowaniu, żebyś nie napisał hasła. Ale mi się wydaje, że jak dopiero sobie piszą, że o tym chciał tę grę, to dopiero usłyszałeś, że rozdajesz ją. No w sumie to tak. Mogę mieć cofniętego streama, to prawda. Chyba nigdy nic nie wygram w życiu. No, trzeba próbować, w końcu się może udać, prawda? Trzeba siedzieć na streamach, oglądać regularnie filmy. No, ostatnio dużo gier rozdawałem. Który wam tyle rozdał, co? Grubaskich? Święty Mikołaj. Kto nam się tak długo ładuje? W ogóle no, jesteś książę. A książę jesteś. To da się na przykład mieć awatar tutaj w Age of Empires 2 tej kapibary, takiej śmiesznej? A w dwójce to nie, musiałbym sprawdzić profilu. No, może książę ci szybciej odpowie. Albo lamy. Bo co ci lama? Żeby ją cię denerwować. Nawet na święta tyle nie było. Sugerujesz, Wezarion, że na święta powinienem jeszcze więcej rozdać. Witaj, Mateuszu. Kiedy wychodzi Nowa Twierdza? Wiadomo, już od kilku miesięcy, 26 stycznia 2021 roku. Jazzes mówi, że się da, czyli masz kapibarę. Jakiś mod do twierdzy? To jest ten. To tutaj już rozdał za większą część. Dobra, gramy. O Jezus. Jawa Nama Nama i Pan Gaja Mada, dobra. Szukać pany, szukać budyneczków, szybciutko. Tam w krzakach pewnie nic nie ma, idziemy bardziej do góry może. Tu masz koło siebie już. O kurde. No to jakieś frajery są do bicia. No ale chodź tu, panie. Moje będą stateczki. Chciał latać stateczki, to dostanie. Nie wiem, na razie jakoś nie mam ochoty wracać do tej gry. Ale z eventu było. To jak się nie dało rady, to już pewnie nie ma się kapibary. Muszę być. Ale chłopie, bij tam. Dobra, o, Onagery to akurat całkiem. Tutaj mamy Targowicho i tu mogę robić... Ogólnie powiem tak, żółty też nie jest za dobrym kolorem. No, to jest chyba problem, że ciężko garnąć, że tu nie przejąłeś tego tutaj, obok tego to właśnie. No bo nie mogę, bo to jest chłop, muszę go pokonać. Zrobimy taką armię składającą się z różnych jednostek. To jest targowisko. A tu nie mam w ogóle... Przejmuj dalej tutaj. Tu nie mam w ogóle wieżyczek, czyli chyba naprawdę tutaj nikogo nie ma. Co ja tutaj mam w ogóle? A, elefanty mogę porobić sobie. Witam Indarien. Szateczki bydo. Czy zagram w Among Us? Nie, nie planuję, przepraszam bardzo. Pozdrawiam Szymonidas. No stateczki, stateczki. Niestety. Transport shipy. O, tutaj coś widzę. Tu jest ktoś. Albo coś. Ale w sumie całej tej mapki nie odkryłem. Tej mojej części. No to leć po prostu dalej. Czekaj, tutaj w sumie coś jeszcze jest. Tam dalej, chłopie. Jednego łucznika wyślemy na drugą stronę. No, mamy transport shipa. Ładujemy się tym, co możemy. Oj tam, Stachu, jak mówisz, że tutaj pomija twoje komentarze, to specjalnie to robi, no. No ja nic specjalnie nie robię. Ja nie patrzę cały czas na czat, przepraszam. No tu jest jeszcze chłop do bicia. Jak wziąć udział w losowaniu? Mieć suba i mieć się na publicznym. Oho. Jak on już ma wojsko? No. Zalesiona woda. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby przepływać. No. Tam jest przejście normalne. O fuck, tu jest przejście. Nie! Oszukane! To na co mi stateczki? Na co.
Na co mi stateczki? Pany, wypatróbcie tu. Na co mi stateczki, jak tu można przejść? Chodźcie tu. Jakie oszukane, po co w ogóle stateczki robić? A tylko po to, żeby się tutaj zdesantować. Dobra, tutaj zająłem, zrobimy sobie kilku tych panów. Nie. Jakiś losowanko będzie na Age of Empires 2. HD. Dobra, idziemy dalej. Po co mi... Znaczy na stateczki bardziej w takim razie te do atakowania. No właśnie, tutaj już ktoś przylazł i atakuje. I myśli, że co? Że co se będzie tu atakował mnie? Nie pozwalam na takie atakowanie. Dobra, czekajcie. U mnichów w sumie może byśmy mogli zrobić. To nie jest taki głupi pomysł. Tam już też widzę jakieś słonie. Dobra. Atakujemy co się da. Znaczy, w sumie to trochę mi przykro, że moi ucznicy tu przyszli bez powodu. Ale moje stateczki mogą postrzelać. A dobra, jedźcie tam w sumie. O, dostałem jakieś osiągnięcie. Już ktoś zajął pierwszy zamek. Masakra, jakie wy jesteście szybcy w tym. Dobra. Dobra, do tyłu. Z którego roku jest ta gra? No to jest taka odświeżona wersja 2019, oryginalnie gra jest z 99. Tu niestety potraciłem uczników. To my coś robimy tym budynku? Tak bardzo nic, że może byśmy bardziej te kanony porobili. Wiesz, że Fortnite grają. Jestem też surowcy. Witam, Maku. Idź tutaj. Dobra. Jednak jesteś najlepszym youtuberem, który nagrywa filmy kategorii historyczno-strategicznej. No nie ma innych. Nie ma innych. No. Nie obchodzi mnie, co mówicie. Bić tu! Strzelać! Słonie, bić się! Czy zrobisz live z Age of Empires 3? No, jeszcze się pewnie pojawi. I troszkę poprawią stabilność łączy. Co tak, bo tam nam często wywalało, niestety. Bić tutaj, bić. A to jakbyś tam podpłynął, to byśmy to przejąć chyba. A po co nam to przyjmować? No w sumie też mogę, ale dobra, na razie pozbądźmy się. Mentalność, że trzeba wszystko niszczyć, nie? Ona jest taka... Aj, tu już mi wszystko zajęli. Dobra, uciekamy stąd w takim razie. Tu nas nie chcą. Trzeba szybko grać. Właśnie, tu niebieski jeszcze leci na zwiady. Cię go pozbądźmy stąd. Zróbmy więcej jednostek. Więcej onagerów. W sumie nie, tego nie chcę. Onagery. Witam, Mateuszu. Witamy przeserdecznie. Z Age of Empires 2 zwykłego to już nie będzie. Idź na środek, Luteusz. Ja bym chciał. Już musimy zbierać armię. Dobra, ciekawe czy to jest... Tu masz środek, już dobra, jest przejście na środek. Idziemy w takim razie tutaj. Nie spodziewałem, że to jest połączone, myślę, że mi wszystko te statki są potrzebne. A tu się okazuje, że niekoniecznie. Zabijmy to, na przykład... To Ladży, ale tragedii nie ma raczej. Mogło być gorzej zawsze, ja wam mówię. Dobra, to jest pierwszy zajak. Ktoś tutaj atakuje, też ma stateczki. Szybko przejmuj to na środku, bo on już przejął to fioletowe. O fuck! Za dużo stateczków, mój panie. A to Okohuda jest chyba. Tak, to jest Okohuda. Zajął ten zamek, niestety. No przejąłeś ty teraz. Dobra, mam zamek. Robimy tych panów w takim razie. Granadierów rób. Witam ten as. Witamy serdecznie. Kiedy premiera czwórki, czy będzie grane? No, może w przyszłym roku. Grane będzie na pewno, kiedy dokładnie to nie wiem, bo jeszcze nie było oficjalnych informacji na ten temat. Dobra, tu niszczymy. Zaczęło troszkę ladzić niestety. O fakt, tu jeszcze jakiś gościu nam wpływa. Bez mojej zgody. Oni pięściami tak się biją? To jakieś małpy są? No to, oni mają jakieś tam sztylety. Ty to wyzywasz, kurde. Od razu małpy, no. To już straciłem, dobra, nieważne. Witam, Lipcia, to sobie przesuń na początek live'a, to tam zobaczysz. Tak, zobaczysz lamę, wiesz? Ja ci mówię. Zabić tego chłopa tu. Witam, Beata. Witamy serdecznie. Ja bym chciał. Dobra, więcej. Więcej.
się ze mnie śmieje. Dobra, wszyscy tu. Jakaś sytuacja, na razie tylko jednego gracza nie ma. A my tam będziemy się przesuwać. Będzie sprzedamy konkurs na kozaków, tego. Niestety twórcy kozaków zlali temat. Dobra, niszczyć co się da. Kolega za bardzo się tutaj rozprzestrzenił, ten środkowy jeszcze zamek trzeba będzie zająć. Widzicie, taka mega intensywna walka od razu. O nie! Moje katapulty! Wszystko, tylko nie moje katapulty! Pany tu! Tych gości, co biją pięściami, bym robiła więcej. No, oni są całkiem. Oni tak szybko biją strasznie. No. Czy będzie dzisiaj inny tryb, nie? Nie, no, Battle Royale, po to on powstał, żeby sobie w niego grać, nie? O Boże, ten zamek pada! Co to będzie coś? Koniec gry, że z tym przegrali. O fuck! Tutaj kawaleria przybyła! I zamek mi zajęli, grube bulwy, no. Weźcie tutaj, wejdźcie, walnij tu ktoś katapultę, dawaj, walnij to. Dobra, no, moich zabijasz, super, katapulta, super, sprawa, bulwo. Jeszcze przyjechał z taranami. A nie, to Gimli jest w ogóle. To się szybko macha. Witam, Murasaki. Witamy serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Jestem tutaj pod wrażeniem, jak wiele naraz Jazus ogarnia. No, to już wiecie, tam praktyki prosowskie, te skutecznie. No niestety surowców już brak się robi. Chodźcie, tu płyniemy. Przepłyniecie? Musisz przejąć chyba, żeby wtedy ten więcej surowców pewnie przejmie. Ja już nie wiem za bardzo czym przejmować. Nie, katapulty. Spadać z tymi katapultami. Bo jeszcze Można zagrać jak najbardziej. Tak nie szalejcie. Masakra, co tu się dzieje? No, chłop. Nie, no moje stateczki biedne, zostawcie je w spokoju. O, na fokus, na youtubera. Boże, no. Ale jak już się minimapa zmniejszyła. Dobra, jedź. Jedź tutaj. Kto tam strzela? O nie, tu jest kolega zły. No i żebym potracił wszystko. Ta gra przypomina mi trochę Rise of Fall. Rise of Fall. Albo Rise of Nations. Tak, nie mieli praktyk kosowskich. No i dupa, przedostatni byłem. Ale jak już że taka intensywna walka, a mapa już praktycznie mega skurczona. No. I znowu, a nie, to jest znowu ten sam kolor, ale tym razem to jest oko chuda. Chociaż Jazzes też, tylko że Jazzes jeszcze środka nie zajął. Jazzes tak po bokach siedzi. A mapa już, o, zaraz tutaj widzicie, ktoś umiera. Zaraz. A gdzie tam siedzi ten? Gimlej gdzie siedzi? Gimlej jest tu u góry, jeszcze coś ma niby. Tutaj ma już coś. Przegrał. Czerwony przegrał, a Gimlej też przegrał. Gienek przegrał, wszyscy poszli. Widzę. Trzech zostało, no dobra. A ten szary jest totalnie dupnym kolorem w tym trybie. Uważajcie i nie bierzcie go. Nie bierzcie go, bo nie ogarniacie później, który budynek już przejęliście. Fioletowy chyba najlepiej wygląda. Nie uważasz? No. Ten co ma oko chuda. No, to nie jest ile. Ja rezerwuję do końca streama fioletowy kolor. Koniec tematu. Czyli ci, co dostaną teren po bokach, szybciej przegrywają. Nie, no każdy zaczyna po bokach i no. Chodzi o to, żeby jak najszybciej dojść do środka. Tak. I zająć budynki na środku, no wtedy możesz się dłużej bronić. Znaczy, to jest chyba jedyny minus, bym powiedziała. Bo mimo wszystko w Fortnite to nie masz tak, że to zawsze jest w tym samym miejscu ten epicentrum, tylko troszkę może być po innych stronach. No i tak, ale pewnie no tutaj mimo wszystko było trudne. No nie dałoby rady to inaczej zrobić. No. Bo to już musisz mieć te budynki, muszą stać na mapie. To jest magenta. Ejcie fory Luterowi. Nie no, Lutelek nie musi mieć forów. Spokojnie, ja się nie obrażam jak przegrywam. Nie mam z tym problemu. Gdzie tu jeszcze szary siedzi, kurde, na... Co ty mi grozisz? W budynkach. Kiedy się kończy live? Jak się skończy? No co ja mam ci powiedzieć, kolego? Nie wiem, kiedy się skończy. To jest kolor królewski, więc ma sens, okej. Okay. Przypominam, że dzisiaj będę losował Age of Empires 2 Definitive Edition, więc warto być. Warto liczyć na to, że się coś ugrą. GG? Co GG? Przecież jeszcze... A, no dobra, Jazzes już przegrał w zasadzie. Czyli oko chuda to ugrał. Tutaj już doszło to. A gdzie siedzi Madbox? On? Tutaj. Jedną jednostką jeszcze. Tutaj ma te dwa budynki jeszcze. I to chyba. I ten moto. Już tylko dwa. Kiedy kolejny speedrun z jakiejś gry?
Nigdy? Jak będę dobry w jakiejś grze, no przepraszam was, ja nie jestem dobry w grach. W ogóle czy mi się wydaje, czy green screen tutaj widać? Tutaj to jest green screen? Nie. Nie, to był kurz na monitorze, okej. Okej, nieważne, nie było tematu. No i oko chuda okazuje się zwycięzcą. O, kredka powiedziała, że HD? Ja muszę was troszkę ten... Muszę was wkręcać. Co to za szklanka? Nutella, Władca Pierścieni. Kiedyś Nutella miała takie... Fajne mieli. Promocyjne, z Władcą Pierścieni. Zrancie Sebus, łaska youtubera spada na ciebie, wykorzystaj ją dobrze. Dobra. Więc... A czy teraz będzie losowane Age of Empires 2? Nie. Nie. Jeszcze nie teraz. O, hostuję, muszę coś wygrać w końcu dzisiaj w tym. Może być takie? O, może być takie hasło, jak najbardziej. Nikt nie widzi, nikt nie widzi. Okej. Okay. No i widać, kto nie myje monitora, że ktoś się zbiera. Ej, weźcie, ja nie myję już monitora, bo mam martwy piksel przez to, że raz umyłam ściereczkami do monitora ten monitor. Nic. Podziękuję sobie za to. Spróbujmy tutaj, zobaczymy co. Sprawdzimy wszystkie mapki. Sprawdzimy wszystkie mapki. I będzie mapki. Koniec streamu. No myślę, że tylko 5 mapek jest, więc różnorodność jakaś musi być tutaj. O, na streamie. Dexter dobrze powiedział. Będzie losowanko, jak Lutel wygra w końcu, a w sumie osoby, które grają, mają już Age of Empires, więc im nie zależy, to nie będą chcieli, żebym wygrał. Okej, okay, ma to weź, sens. Bo Okochuda ci bierze. Okochuda, spadaj z tym, bo cię wywalę, mój kolor. Kup se własny, kurde. Możesz też ułożyć sobie ten. Ale będziemy mieli ten sam koszul w kupie. A jest wystarczająca ilość kolorów ogólnie? Nie. No musi być. No nie. Musi być. Przecież byliśmy 8 graczy i wtedy miał każdy swój. Jeden jest właśnie ten szary. A, no to chyba, że tak. No cóż. No cóż. Życie. Przecież ciebie kupuję i żebym Pirates 2. I dobrze. Okej, masz prawo. Dobra, to chyba można podać. O, Nervous nawet jest. Witamy, Nervousie. Witold, zdrajco jeden. Nie, Witold to jest. Dexter, weź tam, zabierz mu rangę moderatora. Dobra, no to hasło jest wygrana z małej litery. Wpisujecie wygrana i możecie tutaj się pojawić w grze, jeśli macie Age of Empires, oczywiście. Kto wbije, ten zagra. Team Gienek. Kurde, Gienek ma fanów. Witam, Avanti. No. Witamy serdecznie, panie Avant. Nie! Osoby, które piszą na czacie wygrana, to widzę, że... IQ 200 na pewno. No pan... Czemu pan Madbox zawsze wbija? Czemu jest szybszy od was, moi drodzy, co? Dobra, start game, dawać ready, panowie. I lecimy z tematem. IQ 200. Wygrana to było hasło do Ruma, a nie no hasło do grania, do gry do wygrania, głupie głupki, no. No IQ 200. No chcieli dołączyć do gry, no. Na Twitchu się w taki sposób dołącza. Oj, tam opluty, Nervous, no. Nie jestem w stanie wszystkie wiadomości widzieć. Dobra. Skupmy się. No. Patrzę na sosę, widziałem, że przespałem losowanie. Każde słowo Lutela jest zapisywane. Taki challenge robimy. Musicie pisać dokładnie to, co mówię w każdej chwili. Szczebrzeszynie, chrząszbrzyń w Trzcinie. I Szczebrzeszyn z tego słynie. Proszę, musicie też wszyscy to napisać. Kto nie napisze poprawnie, ten dostaje bana. Dziękuję bardzo. Co masz ten? Saurona masz? Też Sauron. Mamy jeszcze ten taki lepszy, bo to był taki unikalny. Z wszystkimi i to z on jest taki 3D, całą drużyną pierścienia. A ja mam Saurona. Jeszcze mamy Aragorna, mamy jeszcze Eowynę. I mamy jeszcze Kalisza obiecane szklanki. A, w dupie, Kalisz już pewnie nie pamięta o tym nawet. Dobra, szukajmy budyneczków. Coś szczerze, że prędzej znajdę wroga niż budyneczki. Dobra, tu coś jest, przejąłem, super. Chodź. Witam, Kalmiko. Czy moja gra była losowana? Ja niestety. Gienek już przegrał jakim cudem? No, wlazł na kogoś pewnie. Też żeś zrobił Gienek. Okej. To niezły tym Gienek. A co do twojego pytania, ja nie... Ten, to Lutelowi coś wysyłać, a to raczej w sobotę może będzie Lutel ten losował gry. Kilka rozdałem przecież ostatnio. Kalmiko napisał po stream. A Kalmiko, jeszcze tak, zapomniałem. Spokojnie, dzisiaj drzwiam PS2, dzisiaj jedną gierkę sobie rozdamy. Lepszą, większą, więc wiecie, jedną. Żeby nie było.
Gra mi się zwiesiła, ojej. No jasne, jasne. Jasne, ale te w cztery jak ja na kamie. Cztery na gery, może te skorpiony byłyby ciekawsze. Biedny Gienek, plus F. Dobra, laszujemy środek, zobaczymy jak on wygląda w ogóle. Ale ładna mapka. No widzisz. Uszpienna. O boju, dobra, nie raszujemy środka. Nie raszujemy środka, ni. Szukaj katapult chyba. Znaczy ja skorpiony robię. Trabusze by bardziej się przydały. Dziękujemy towarzyszy za 10 zł. Zaraz bot przeczyta twoją wiadomość. Bez jajców, dajcie jakiś. No nie, no musisz zobaczyć. To teraz będzie gdzieś tu właśnie. Ja ma niebieski, dzięki za twoje budynki. O, ma husarię już! Zauważyłem. Zauważyłem. Och, dzięki! Chcemy się tym bić. Masz tu coś na bojo. Dzięki, ale dzięki, wygraj dzięki. Tym no, razem. Nie ma tu sensu, składamy się. Tarany zrób. A, tarany w sumie też byłyby dobre, no to prawda. Dobra. Czemu się różni Battle Royale? No, no mapa się kurczy. Mapa się kurczy, robisz tylko, przejmować budynki. Nie rozwijasz gospodarki, po prostu rekrutujesz jednostki i się bijesz. I liczysz, że będziesz lepszy od innych. I dłużej wytrzymasz na mapie. A to Gimli jest w ogóle niebieski. Zabij. No chcę. W sumie te tereny po Gienku można by było gdzieś znaleźć, za darmo są w tym momencie. O, taran, widzę cię. Nie ma takie taranowania. O nie, dobra. Chciałem się teraz pojawił live. Bo 40 minut. Dawać. Zresztą masz starać się przejąć budynki, teraz tworzyć jednostki na szybko. No tak, też można spróbować. O nie, on taranem próbuje mnie ten rozwalić. To zły człowiek. Przez pewien moment nie ogarniałem, gdzie tu Gimli, aż ogarnąłem, że ma nietypowy dla siebie nick. Ej, no nie, no dupa, dobra, spadamy z tym w takim razie. Nie są tu przyjacielsko nastawieni. Może już surowców nie mam. Czy może jakieś szybciej? Nie patrzyłem w sumie, czy może jak masz więcej budynków, to szybciej surowce lecą? Może tak to jest, nie patrzyłem na to. Czy zamiast gry można losować szklankę? Zawsze i wszędzie. Ze świną Lutela, kurczę, z boczuchy? Nie, ej, zabili. Wzięli, zabili bohatera, no. Dobra, rozwal to. Już jest dupa, bo ja nie mam surowców. Sprawdźmy co tu... A, tu już ktoś przyszedł i mnie zajmuje. No to dupa tak zwana. Ktoś może potwierdzić, że szybciej surowce rosną, jak masz więcej budynków zajętych? Kubeku, dziękujemy za 5 BGN-ów. Nawet nie wiem, co to jest za walutę, mówiąc szczerze. Jakieś BGN-y. O nie, Nervous już odpadł. Och, dzięki ci, panie! Lew bułgarski. Aha, okej, okay, dziękujemy. Tu jest czerwony. 5 bagiet. Nie, spadamy stąd w takim razie. No może te skorpiony? Cześć, jestem Leon, witam. Witamy. Jak pięknie nazwali swoją walutę, lew bułgarski. No widzisz. Ja cię zabiłem? To te jednostki za to szły, to byłeś ty, ojejku, przepraszam. Myślałem, że chcesz... Nerwusa zabiłeś? No przepraszam, no. Specjalnie tego nie zrobiłem, nie? Tak wyszło. Tak, chyba szybciej lecą surowce. Okej. Więcej daje się surowców za to, czy mamy więcej wioska, a najwięcej za zamki. No i dupa. Najwięcej za zamki, okej. Okay. Czy możesz się spodziewać kiedy kolejnego live'a scam? Jeśli będę tyle chciał do przodu, zagrać, to będzie, no nie wiem. To już tak nie planuję do przodu, żeby ci powiedzieć, kiedy będzie kolejny. Nie, dupa, to już jest tak naprawdę. Katapulty, no trzeba było jednak, ja poszedłem w Skorpiona, może te katapulty byłyby idealne na takie skupiska żołnierzy. Więc z mojej strony to już jest GG. No dobra, patrzymy co dalej w takim... Ktoś w ogóle już... A, już weszli do środka, czy nie? Nie, no to jest... niebieski wchodzi, Gimli. No weszli do środka, jak oni to zrobili? Jak nic nie jest rozwalone? Gdy przejmujesz? A, bo oni przejęli te mury? Nie. Haj, to jak oni tu wbili do środka? No przejęli tę wieżyczkę na przykład.
Niejakoś do środka się. Witam, Percy. Chwili, chociaż tak nie wiem gdzie. Nie, najwłasta psa nie będzie. A może na... Nie, on po prostu jakoś zajął to i po prostu tu rekrutuje? Ale żółty to już się wbił do środka. Ma wieżę oblężniczą. A, no tak. A, widzę, tu jest. Tutaj stoi wieża oblężnicza. W sumie to jest sensowne, panie Gimley. O, zamek zajęty przez... Miałem sen piękny, Gimleyego. A śniło mi się, że Luther wygrał Battle Royale Age of Empires 2. Szkoda, że sen się nie spełniło. Chciałbym wygrać. Napoleon Total War pojawi się na kanale, spokojnie. Krzysztof cię pozdrawia. Pozdrawiam cię również, Krzysztofie. No cóż. Czerwony jak na razie jeszcze nie chce się wbijać do środka. On, rozumiem, ryzykuje, zbiera dużą armię, zanim tutaj wszystkie te budynki mu znikną, wtedy dopiero będzie wchodził do środka. Znaczy, liczy się rush tak naprawdę, bo szybciej przejmiesz budynki, to szybciej ci surowce będą strzelały do góry. Witaj, Zbigniewie. Czy miałeś kiedyś kontakt z wąziem? Nie, nigdy. Witaj, Kajetanie, witaj, Wydra. Pomarańczowy to jest kto? A pan Atalanais. Chcę powoli tutaj wbija do środka. No tylko po kontakcie z niedźwiedziem darował sobie innych youtuberów. Badumc. A tutaj jest pan Madbox. Kiedy przegląd memów? Coraz bliżej grubaski. Coraz bliżej święta. Coraz bliżej KFC święta. KFC czy McDonald's? No, już chyba raczej KFC, ale to też nie jakieś mega... Takie 51 do 49, powiedzmy. No, Gimli tutaj widzę szarżuje wieżami oblężniczymi, o których ja dziarsko mówiłem, że nie istniały wcześniej w Age of Empires, dopiero w czwórce je widać na tym, na trailerze. Ja to jestem wielki znawca gier komputerowych. Witam, Lordzie Pokłażenie, czy będą jakieś total war? Wary? Jakie wary mogę swoje pokazać? No, czasami jakiś Total War się pojawia na kanale przecież. Był ten ostatni Troja i był Three Kingdoms, Medieval 2 na modzie z Władcy Pierścieni też był parę razy. No, czasami się pojawia jakiś Total War. Witam, Krystianie. Witamy serdecznie. No, ej, może Gimli to wygra? Chociaż nie, no, żółty już cały środek zajął. Komornik? Tak. No to dawaj, panie komornik. Co na mnie masz? Słucham. Ale ja mówię, że żółty to ugra, czyli oko chuda. O, dobra, czerwony! A czemu czerwony nie zrobił żadnej machiny oblężniczej? Zapomniał pewnie, a już nie może. 5 lat później. Nie, live'y z Total War też się nie pojawią. Live'y z gier Paradoxu albo z gier Total War nie będą się pojawiać. Już dla mnie są mimo wszystko gry bardziej na montowanko niż na spanko. Jak ja to z White pracy powiedział. Wracam, a tu Luther na żywo, bierę w ciemno, a to bardzo miło. Bardzo, bardzo miło i bardzo dobrze. Spaghetti. Zamki nie dają surowców? Tak, kto mnie oszukiwał? Teraz Okuhuda mówi, że zamki nie dają surowców. Jestem biedakiem. A, bo Okuhuda ma tylko zamki w środku. No to dupa. Spaghetti bolognese czy carbonara? Pokaż szklankę. No szklanka jak szklanka, proszę. Jest pan El Sauron, widzicie chyba, nie? No i Gimli to wygra. Jakim cudem, Gimli, ty to wygrałeś? A Gimli oczywiście w turnieju nie wezmę udziału, bo słaby jestem. No tylko w takie głupie gierki gra, no. Gimli to jest jak Julcia. Nic nie umiem, dostanę jedynkę. O, dostałem piątkę. Gimli tak samo, nic nie umiem grać w tę grę. Po czym Gimli wchodzi do gry, wygrywam. Gimli to taka typowa dziewczyna. Włosy akurat mu No cóż, Madbox niestety został pokonany. Jeszcze czerwony się wbija. Wbił się w końcu, przebił się przez te i zaczął zajmować. Czyli Gimli, jak masz coś jeszcze poza zamkiem jednostki ma. Ojejku. Chrisek, dzięki za suba. Drogi kolego, dziękuję ci bardzo. Tutaj idzie cała armia piękna. Przeczytałam pies czy platforma i zastanawiam się, jaki pies. PiS czy platforma? Pies, to ja psa wybieram. Skoczę cię kolego, ani to, ani to. Plot twist, co nie? Jest wyzwane. Nerwus końcu może, w końcu nie ja. Plot twist dla typowego Polaka. Istnieją inne partie poza PiS-em i PO. Janusze biznesu się nie spodziewały.
Najlepszy film jest Hearts of Iron w modzie Władca Pierścieni Potężnych Obici. Ta potężna Rosja na mapie Śródziemia to był piękny akurat rzeczy. Czy słuchasz rapu albo trapu? Nie. Niestety nie. Bardzo mi przy... No dobra, Gimli jednak nubek. Gimli jednak okazał się prawdziwym mężczyzną i przegrywa. Bo Gimli mu się głupio zrobiło, że wygrywa, to że udał, że przegrywa, no. A Czerwony to ugra, bo przyszedł najpóźniej tutaj do środka i to była najlepsza taktyka, jednak Rush nie jest potrzebny. Siedzisz tam u siebie, zbierasz jednostki i wchodzisz do, jak do siebie, jak już reszta zostaje pokonana praktycznie. Ej, tu jeszcze żółty jest w ogóle. O, Kochuda, o, Kochuda, dawaj, masz jeszcze jeden budynek. Witam, Batman. Witamy serdecznie. A jakiej muzyki słuchasz? Różny, no głównie rocka czy metalu, ale już tak w zasadzie nie słucham. Ale to są jakieś gatunki, które jakoś bardziej mi podpasowują. No i mam rację, że czerwone to ugra? Raczej tak. Najwięcej czerwonego na minimapie. A fajnie było tak dojść do momentu, że jeszcze są gracze i tutaj tak jest ten. A co to jest to na środku? I takie, takie o. A, to jest... To jest kościół, jest jakiś cud. Znaczy, ten, co ten cud daje? On jest po prostu tylko po to, żebyś miał jakiś budynek pewnie. Czy coś, nie wiem w sumie. Muzykę bo... stwierdzy. Bo możesz mieć jednostkę, a nie mieć budynku, więc kiedy nie wiem, Boś... to jest. Nie, na razie nie. Ostatnio był live z Bosia, to praktycznie tylko wspierający grali, nikt inny nie chciał dołączyć, więc no proszę państwa. Patrzę robić streamy z Bosia na multi, jak nie ma z kim grać ostatecznie, no. I to też jest takie wymuszanie na wspierających, żeby weszli do gierki, żeby coś się działo no, tak na streamie. Też. Jak już nie chcecie grać w Bosia, to po co mam robić streamy z Bosia? Nie ma ludzi do multi, no to niestety, no. Muszą te gry rzadziej się pojawiać. Czyli jednak... Ostatni, który go kontroluje, wygrywa. Ale jakby w momencie... No bo to jest ostatnia rzecz, którą pochłonie morze. No tak. No tak, no dobra, no dobra, 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 dobra. Rozumiem, rozumiem aluzję. I wygrał pan czerwony. Się nie spodziewałem Gimli, ale Gimli walczył do końca. Było nawet. Pamiętajcie, że dzisiaj będzie losowane Age of Empires 2 Definitive Edition. Nie teraz, ale będzie. Dobra. No to kolejną mapkę dobra, trzeba przetestować. Hasło. Masz pomysł na hasło? To dawaj ten twój pomysł na hasło. O, piękne hasło. Bardzo mnie się podobuje. Granie strategii na multi jest stresujące i znacznie bardziej intensywnie niż zwykłe, więc chyba te ludzie nikają, grają w tryb wieloosobowy. No ale też muszą zrozumieć, że dlatego też się streamy nie mogą pojawić no właśnie, jak często. No bo jak, no co ja mam na single z botem grać, to nie ma sensu oglądać, prawda? Fajnie się gra na multi, ale no jak nie ma z kim, to po cóż robić streamy? A ja też nie uważam, żebym robił streamy i wymuszał na ludziach umiejętność grania w daną grę, bo sam jakiś procent nie jestem w te gry i po prostu czerpię przyjemność z grania, no. Ja nie wyzywam nikogo, że nie umie grać. Nie dopuszczam tego, żeby inni wyzywali. Czekajcie, witam, to Karasz. Było. To było. Witamy cię, Kaliszu. To było. Karasz, dawaj tego. Karku, wchodź się, bo ostatnio chyba go ulepszyli. Karku? No, Pierku pewnie już nie gra. Pirek już nie istnieje. Właśnie, Kalisz, Pirek jeszcze, Pirku jeszcze istnieje. Bo ci biorą różowy. A to niech spadają na drzewo, mój kolor. A to jest taki. No bo to zmienia odcienie. Trzeba się zmienić kolory, bo co? O, mamy samych wspierających teraz akurat, się udało. I tam misia. Jakie zasady w losowaniu? W sensie gry na streamie do rozdania widzom? No, po prostu ja podaję jakieś hasło do wpisania na czacie, wpisujecie to hasło i wtedy bot losuje jedną z tych osób. Ale ta osoba jeszcze musi mnie subować i mieć publiczne suby. Jak zrobić publiczne suby? Jest w opisie. Artykuł na ten temat. Kiedy stream stwierdzę, macie wyżej. Macie wyżej, tak, dokładnie, tam. Tam na samej górze jest napisane kiedy. Owszem, istnieje, mamy kontakt cały czas i nawet jakiś czas temu kulturę nie piliśmy razem. Ej. Co to za robienie teamów? Po pysku ktoś chce. Oni tylko testują, czy działa. Proszę mi nie trollować. Jak chcecie, możemy spróbować na następną giereczkę 4x4, ale później. Nie, to 2x2x2. No dobrze. 4x4 za szybko pójdzie. No to dawaj Nervous, no zobaczymy, jak szybko się złożę. To następną zrobimy 2x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 
A pamiętam, kiedy Pirku dołączył na naszego TeamSpeaka, jak miał z 12 lat pewnie. Lutel wychowuje dzieci. A teraz ten będą się śmiać, że o, dzieci oglądają. O kurczę, Pirku też miał 12 lat. A Manwę, a Kamil Kęska to też były dzieciaki, a teraz co? Biznesmeny. A teraz dobre chłopy wyrosły. Wspierający, no. Kurde. Kiełbasa czy pasztet? Nie wiem, i to. Byle nie w łączeniu jednym. Apolinaria, dziękuję za suba. Czy masz Discorda? Mam. Mam, nawet jest link w opisie. Kiedy Koch 2? Jak będę chciał zagrać. Skoro na razie nie było, to znaczy, że na razie nie miałem ochoty sobie zagrać w Kocha 2. Kocha czy nie kocha? Kocha czy nie kocha? O Jezus, to jest tak jeszcze, że my zaczynamy i tak z rogu, mimo że to jest... Siedzi, dobra. No to co, znowu w galeony się bawimy. Ogólnie z tego co widziałam, najlepiej zrobić kilka dodatkowych jednostek i je wysłać na zwiad. No, a to jest... Bo tam masz już do kolejne do poprzejmowania z dwóch stron. O, tu jest pomarańczowy, siema pomarańczowy. Dobra, dobra, pomarańczowy, jedź. Ja cię nie będę denerwował, nie? Ja się nie będę denerwował, nie. Uhohoho, nie! Idź sobie, panie pomarańczowy ode mnie. Nie! No i dupa. Strzelać. Dupo zajmować. Dawaj. W sumie mogę zrobić... Idź w Turtle Shipy, bo jesteś w Koreańca i masz lepsze statki. W żółwie idzie teraz jakieś. Teraz jest dupa, a nie żółwie. Teraz jest wielka dupa, a nie żółwie, naprawdę. Tutaj. Gdzie są te? Są te, no ale to nie stać mi na ten moment. Musiałbym to sprzedać, albo to sprzedać. Nie to, fakt. Ale trudno. Pokonałem go. Tak. A, Worek. Trzymaj witam, się. Garfield. Witamy serdecznie. Czy dobry pomysł zrobić jakieś spotkanie z bulwami? Znaczy wy to jak najbardziej możecie się spotykać, ale... Spotykajcie się? O, tu już jest zamek? Niestety, jak wiecie, należymy do osób ceniących sobie... Prywatność. Nie tyle co prywatność, to spotykanie się w większym gronie niż nasza dwójka nie jest dla nas komfortowe. No, wiecie, pamiętajcie też, że to jest ta różnica, że wy mnie znacie, bo mnie oglądacie, ale dla mnie mimo wszystko, no, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, jesteście obcymi ludźmi, więc tak dziwnie będzie w realu się spotykać. No, wy coś o mnie wiecie, macie jakąś lepszą pozycję startową, powiedzmy. Dobra. Znaczy, my ogólnie nie jesteśmy osobami, które... O, kuracja, press F. No dobra. Które normalnie spotykają się, chodzą na imprezy, więc wiecie... Jakiekolwiek spotkania z widzami też są takie. Dobra, zrobię więcej statków. Dzień dobry, dziękuję za suba, Wiktorze. Dzięki, byczku. Prawie na mordę z ciebie. Wolę się nie spotykać z Ludkiem, bo go jeszcze nie polubię. O ty, do mnie tak? Dobra, zajęte. Ja bym się spotkać z Lutelem, pewnie poszliśmy do Maka i pewnie zjadł mi wszystkie frytki. Nie, tam nie chcemy biec. Już możesz iść te statki, stać cię. Wiem, już tutaj robię. Mam piękne żółwiki. Szanuję za szczerość. Ale zawsze wiecie, to też nam ciężko tak mówić, bo zdajemy sobie sprawę, że byście chcieli. Mówimy, jeżeli w przyszłym roku będą jakieś... A, tu już się koń... O nie, żółwiu nie, przepraszam. O fuck, po co ja narobiłem te statki? Nie. Przestań robić te statki, one nic już nie zrobią chyba. Może jakiś... No, no, o nie. O nie, to zmarnowane pieniądze były. To niezłe żółwie. Żółwie ninja, no. No to nieźle mamy tu przekichaną sytuację w tym... Co ja mam... Czekajcie. Co ja mam z nimi zrobić? Coś ma jakiś pomysł? One mogą jeszcze do tego tam podpłynąć. No bronić. Dawaj, zbuguj je jak ten. Dobra, wpłynęły. Jak Oskar twierdzy. Po imieniu jesteście? O czymś nie wiem. Nigdy wolę powiedzieć Oskar niż w drugą stronę i go pomylić.
O, mamy bombardy, to może sobie bombardy porobimy. Musisz patrzeć, jak powoli umierają. Jak w kozakach pływają po ziemi, no dokładnie. Lutyl przywalił 70 milionów na statki. No, a co mam z nimi zrobić? Lutyl zrobił statki, a morza nie ma na mapie, no. Ciemi tu! Spadaj, dzikusie! A, bo ja zaczęłam coś o tym, jak przerwałeś. Proszę. Jeżeli w przyszłym roku będzie PGA, no to wiecie, podejść, przywitać się jak najbardziej będzie można w taki sposób. Jest to maksymalnie, co jesteśmy w stanie ten zaoferować wam. No bo jadę do góry. O, żegnajcie stateczki, było miło. Dlaczego nie można używać kapsa? Bo nie jest to potrzebne. Po co ci kaps? Zniszcz się, niech umrą na własnych życiu? Zasadach. Nie no, już patrzcie, jak umierają. Siupsi nie ma. No przecież woda tu. Czemu to laguje? To laguje, no. To jest taki niekulturalny i laguje. Papa wydra. Papa, o nie. Statki! Dupa, statki. Dobra, idźcie tam. Polewamy ten temat. YouTube Lutel Superstar. Nie no, superstary to są te osoby, co tam na Twitcha mają te to miejsce specjalne, tam wiecie. Łapki dawać? No można, można, jak najbardziej. Gdzie tu jest? A no tak, to są te zamki takie dziwne. Dobra, idziemy zobaczyć co dalej. A po co mi tutaj, kurde, port? Co ja mam czemu laguje? W poprzednich chyba nerwusa nie było. Przejąłeś port różowie. Pomarańczowy, odsuń się ode mnie. Bądźmy przyjaciółmi. W jakim województwie mieszkasz? Pomorskim. Pomorskim mieszkamy. O, dziękuję. O ty! A ja przejmuję, jak ktoś tutaj robi już jednostki, to ja to przejmuję. To ja jego jakby surowce przejmuję w tym momencie. W sensie, że on za darmo mi robi jednostki. Mój szpuch na Twitchu. Tak, to jest super stary. Dobra, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Do tyłu, no śmieciu jeden. A idź mi, chłopie. Nie, Boże, po co ty masz kupować, jak chcesz sprzedawać? Ten port jest po to, żebyś mógł na nowo zrobić statki. No, ale na co mi te statki? Co no, ja żeby na tych kałużach siedziały. Ale po co? No, że jak cię zaatakują, to możesz z wody. Jak masz akurat żółwie, to one są może mocniejsze niż normalne jednostki. Dupa tam. Panie, ja tu nie widzę, żebyś coś bronił, to ja może ci zajmę. Ty tutaj jeszcze gdzieś tam się szlajasz? Eloszka, mogę to zająć? Dziękuję. O, mogę robić te wagony. Jedziemy. To jest tylko ze szkolnikami takie? Tak, zaraz zobaczysz. Di, 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 di. Lutel, nie tak agresywnie. Proszę. Proszę. Do centrum mapy i spamuj statkami. Jedź tam zobaczyć. Co to za żółwie, jak na ląd nie mogą wyjść. Dobra, możemy to chwilę odsapnąć, myślę. Rekordowe miejsce masz. Nie zepsuj tego. Dupa jesteś tam. Moim ulubionym youtuberem. A dziękuję. A jak ty zmieniasz ten głos, jak czytasz, jak ktoś mówi, że jesteś moim ulubionym youtuberem? Ja w psychologiczne gierki się bawię, jak to czytam. Mnicha robimy. Ryste, panie. O nie, no panie pomarańczowy, pan trochę za dużo ma jednostek, nie uważasz pan? Mi się zdaje przynajmniej. Będzie live z Cyberpunk. Nie. Zielony mi tu przyda jeszcze, no. Nawet w filmie, gry, które wyjdą w 2021 nie zobaczycie Cyberpunk. W jakim mieście mieszkasz? Wolelibyśmy to zachować w tajemnicy państwowej. No nie, no przyszło dwóch, ale jakie oszukane, no dwóch na jednego to jest banda łysego, no. Powiedzenie mi się. To jest fokus na youtubera, ja wam mówię. No, ale żeby dwóch na jednego. Czy coś typowaliście? No praktycznie to samo. Ja zarządzanie. Ja finanse, ja rachunkowy. Spadaj stąd, panie. Tu nie ma miejsca za takich ludzi jak ty. Te porty są po to, by produkować okręty lądowe, czyli czołgi z pierwszej wojny światowej. Wpisz hashtag tam track i będziesz miał tą niezniszczalną jednostkę. Dobra, myślę, że mam problem. Za dużo tam tego jest.
Czy będzie Dawn of War Warhammer 40k? Nie wiem, na razie nie planuję. Przejąłeś coś, to jest tam blisko. Nie, ma to jest blisko. To już jest koniec mapy, ale spróbuję tu przejąć. To jest gościem. To jest jedyny budynek, który jeszcze mogę przejąć. Albo i nie, bo to jest jeszcze neutralne. Tego nikt kurde nie przejął do tej pory. Dobra, no to se zająłem, mogę zrobić kurde jednego onagera. Myślę, że czwarteczek, może jakiś stream leci lutelowy i bingo. A witam Mrs. Fady. Witam Mrs. Fady. Kolejny stream, jak będzie w sobotę o 19:00 z War Selection. Darmowa gierka na Steamie, każdy będzie mógł zagrać. O, patrzcie, 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 ja mam plan. Drzewa rozwalisz? To chciałem przejąć, ale nie płacę. A to pomarańczowego tam już nie ma. Jest tutaj. Niestety jest. O, niestety jest. Moja katapulta, dobrze, on się z kimś bije. Chowaj te katapulty, olej te katapulty. Nie! Katapulto! Zostaw mnie, zły człowieku! Nie! Jeszcze tego! Nie! Nie! Uciekaj! Tam, do tego niebieskiego! Nie! Nie! Kto mnie zniszczył? Halo! Co się z nią... Kurde, prawie na podium byłem, no! Prawie na podium... Dobra, kto tu jeszcze został? No, Jazzes to wygra, jak nic. Ale Gienek... O kurde, Gienek ile katapult narobił. To cały czas na krawędzi życia i śmierci. A wie, że tam strzelała we mnie, naprawdę? Ta pewnie, ta. A to nie ma takiego typowego środka, fajna ta mapa. No. Znaczy ten zamek jest chyba na środku. Witam bezimienny z Gotika. Witamy panie bezimienny, witamy panie Kappy, nie Kappy, witamy Cthulhu. O czym jest ta gra? O życiu. Rozwijasz gospodarkę, rozwijasz wtedy swoją armię i zajmujesz cały świat. Jak w życiu. Tak to działa, drogi kolego. Ta gra uczy życia. Niestety pan pomarańczowy musi... O nie. Jazzes go zniszczy. Ale jak oni to kurde robią? O nie, statki jazzesowe. Ale Jazzes robił tu statki. Mówiłam ci, że to jest dobra strategia. Gdzie jest najbliższe bajoro środka? No tu. No to tu jest bliżej. Tu. Mniej więcej tak samo. O, tutaj jak polecą. Jak dostaną z katapult. Dawać. O kurde. O, kto o, pięknie. Jak taka armia katapult strzeli, nie ma co zbierać. No i dupcio. I niestety po armii katapult. No i zostało ich dwóch. Lutel już nie daje gier za darmo? Już ostatnio były. Często daje, dzisiaj też przecież. Już poniedziałek panie było losowanie. Panie Jakubie. We wtorek? Pan się zorientuje, zanim pan coś napiszesz. Okay. To dzisiaj też będzie rozdawany. Dobra, no to Jazzes to ugrał. To teraz możemy zrobić 2-2, ale ja chcę być z kimś słabym, czyli z Gimlim. Z Julcią. Dobra, ty wymyślasz hasło, czy ja wymyślam hasło? Kto wymyśla hasło? Okej, okay, może być takie hasło. Niech będzie i takie. Witamy Oskarze. Co cię ominęło, Bartku? No już kilka szybkich gierek w tym zacnym trybie Battle Royale. Czyli została nam już tylko jedna mapa do przetestowania tutaj. Czy chcemy większą, czy taka starszy? Bo można jeszcze większą, ale nie wiem. 1-7, oczywiście na mnie niech wszyscy lecą, nie? 1-7? Niech wszyscy na mnie polecą, będzie zabawnie. Z kimś swoją masz już tam się w drużynie, to może potrzebuje kolor kogoś bierz, jeszcze. Kolor bierz, bo ci Okohuda zabiera. Okohuda! Zdecydowaliśmy Okohuda w takim razie, że jesteśmy razem w drużynie. Niech kredka raz pogra, bo to losowanie jest ustawione, kredka wygrywa, idzie instalować. Dobra, no to brakuje nam jednego pana i będzie piękny full room. Nie brakuje nam jednego. O, już nikogo nie brakuje, bardzo dobrze. No to 2-2, jakby ktoś nie słyszał. Proszę sobie tam powybierać drużyny. Jedyneczka już zajęta, żeby nie oszukiwać. Ja jestem z Okohudą. Trójek jest za dużo, też proszę nie oszukiwać. Proszę, zacznę teamy 2-2 zrobić. To jest głos kobiety, czy to jest głos chłopca przed mutacją. Ja trzymam małe dzieci, przytrzymuję w swoim mieszkaniu. Dzwońcie na policję.
O, jak kurde, od innych wspierających wymagają zmiany. Nagus musi gierkę zrestartować. No to restartuj. Kto ci broni, nerwusku? Co mam pamiętać, Michale? Jak cię przytrzymywałem w piwnicy, pamiętam. Ja w szafie kuzyna trzymam. Tu uważaj, bo jeszcze wyjdzie. Ale nerwus jest, jakby nie wywaliło go ani nic. Czy coś się stało? Nie, no ja dalej widzę. Już jest. A, już jest, okej. Okay. To nie 1, 3, 3, 4, 4, 2, 2. Dobra, ja jestem ready w takim razie. Wszystko egites, majonez. Ciebie trzyma w szafie jako bitka, okej. Okay. Złe kolory? W sensie? Dwa, Gienek i Gimli. Gimli, zmień kolorek. Gimli, masz rozkaz zmiany kolorku. Siema kubiksen.pl. Przecież on nic nie restartował. No, oszukuje. No i mówię, jest szary. Gimli, co ty za branie czwórki, znaczy jedynki. Dobra. No i Gimli jest szary, bardzo mi przykro. Siemanko, Mr. Kubeczek, witam cię serdecznie. Czy będzie może więcej Mountain Blade'a? No, Bannerlord jeszcze się jak najbardziej pojawi na kanale, spokojnie. Wpadnę na jakiś ciekawy pomysł, zobaczę może jakiegoś ciekawego moda. To jeszcze się coś z Bannerlorda nagra, jak najbardziej. Z tych kolorków to prawie tęcza wyszła. To trochę kolorków jest, to i tęcza mogła wyjść, no jejku. Czy będzie jeszcze historia bezimienny? Być może będzie, być może nie będzie. Wpadnę na ciekawy pomysł, to będzie. Nie wpadnę na ciekawy pomysł, to nie będzie. No życie tak wygląda. Zaplanowany ksnis. Starszy pan z brodą będzie streamował nago na 100 subów, dokładnie. Będzie miał taką długą brodę, że całe ciało zasłoni. A teraz aż 3 jednostki dostałem. Co to za czary? Z jakiej racji te 3 jednostki? Ale sojuszników blisko to tu nie ma, tak jak w tym, w kozakach. Oho, dobra, tu co mamy? Im szybciej podbiegniesz, tym nie zdążą się zrespić jednostki. Nie, chyba te takie podstawowe tutaj są, bo to przejąłem w ogóle... 2 targowiska? Na co mi 2 targowiska? To już jest środek z wielką armią. Tam jeszcze jedna wieżyczka została. Jak coś. Już. O, to chcę, dawaj mi to. Dawaj mi to, dobra. No tu jakieś frajery są do bicia, no. Ty, a tego nie było, to może rzeczywiście to się respi. Dobra. Robimy tych panów. Nie wiem, czy chcę robić jednostki walczące wręcz, takie zwykłe, czy lepiej pójść w konnicę, którą trzeba gdzieś znaleźć na mapie, idę do mojego sojusznika. Ja to nie wiem, bo daltonistą ze mnie, ale masz kolor fioletowy, a tam był pokazany różowy. Ja tam widzę różowy. Czepiacie się. W ogóle tutaj nie przejąłem w jednej wieżyczki jeszcze. Idź, czasem słucham przejąć. Was jak podcastów. Okej, okay, to o czym chcesz, żebyśmy pogadali? Szczególnie słuchamy. O żarciu. O czym mamy pogadać, kolego? Już jest czerwony. Dobra, to już wiemy gdzie... O nie! O kochuda! Przyjacielu! Co się dzieje? Czemu cię biją? Jakie kocie ruchy miał ten ziomek w pelerynce, co budynków pilnował. Dobra, zajęte. A to też jest targowisko. Dobra, co to tyle tych targowisk przyjmuje? Tip, znajdź miejsce i obuduj. 2 razy, a w środku konnica, czym obudować? A czym mam obudować? Pany, my gramy na specjalnym trybie, dzisiaj nie dobudować. To był komplement. Nie no, dziękujemy. Kubowski, dziękuję za suba. Ja sobie zdaję sprawę, że to był komplement. O, dobra, to nie jest komplement. To nie jest komplement. This is not a compliment, my friends. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Tak się czerwony zdenerwował, widzę. Dobra, wbijać się tutaj w tych panów. O Jezus Maria, jaki syf! No i dupa w tym momencie. W ogóle się nie opyla robić tych. Dobra, wiecie co? Olejcie ten temat.
Jedzenie to ciekawy temat iść. Do rozmów. Nie no, dziękujemy ci za jedzenie. Nie masz spermanów w tobie. Nie ma sensu spermanów robić tobie. Bo to no właśnie widzę teraz, dopiero spojrzałem. Po co oni tu są w ogóle? A jak tam... Kuchuda, kurde, co ty robisz? Jakiego ja mam słabego sojusznika? No ja nie mogę, no wszystko sam muszę robić, jak zwykle. Tu chłop idzie. O nie, no i pozejmuje mi tu wszystko, moje targowiska biedne. Trzeba to przejąć, bo to jest Gienek. Panie Gienek. Ciężka kawaleria to życie? No. Oj tam książę, no. Jak się czyta po polsku? Anegdotki ze studiów? Nie mam. Takie wczesna godzina anegdotki ze studiów. Że sobie zażartuję, rzadko kiedy byłam na nich, to jak jest, nie mam anegdotek. No idź mi stąd! Do tyłu. Czy Bannerlord jest polska wersja językowa? Nie. Możesz spolszczenie sobie tam zainstalować, zrobione przez Polaków. Ale to... Dupa, no dupa i dupa i jeszcze raz dupa. Czemu ja takie słabe mam jednostki w porównaniu do reszty? A tutaj nie byś nie miał to? To jest zamek, to ja muszę to wszystko pokonać. No jakby tam poszedł wcześniej, a nie się bawił w bawienie się po bokach, to tak, no ale teraz już dupa blala. No już ani surowców, ani jednostek, naprawdę. Jeden już przegrał. Kuracja już przegrał. No i dobrze. To już nie no to możesz odbić to, co miałeś od kuracji, jak tu ci poszedł przecież. A, bo to był czerwony. No ale jak on przegrał, to znaczy, że ktoś go pokonał. Zielony zapewne, bo już niestety oko chuda stracił wszystko, co miał z boku. A czym jest, tu się dzieje? Myślę, że to nagle 5 sekund, bo to zaraz się spali. Dobry. Ja chciał tylko to targowisko, dziękuję. Witam Lunar Panda. Witamy serdecznie, no już atakują, no. Spadaj stąd, to moje było. Tu jaki kurde armia zielonego lata. Cena za jedno zwycięstwo to łatwo podnięcie rzędu. No to battle royale, jak coś nie, nie podpasuje, to wiadomo, że się od razu przegrywa. Ja nie gram po to, żeby wygrać, moi drodzy. Nie jestem prosem w tę grę, nigdy nie byłem, nigdy nie twierdziłem, że jestem. Czy nagrasz Daisy? Nie planuję, no i to już jest koniec w tym momencie. Niestety nie miałem zbyt dobrych jednostek na kawalerię, to ja tutaj nic nie jestem w stanie zrobić. Przykro mi oko chuda, okazałem się słabym sojusznikiem. Kto by się spodziewał, prawda? Turny by się spodziewał. No i cóż, ej! A, tym razem przynajmniej... A, bo mam sojusznika, to do tego. Więc jeszcze to mogę ugrać, jeśli mój sojusznik to ugra. No a gdzie jest wskrzeszanko sojuszników? No cóż. Niestety pomarańczowy przejął zamek na środku. Niestety pomarańczowy ma więcej statków, ale oko chuda stara się go spalić. Ma kilka tych palących statków. I kolega ma niestety ciężką kawalerię. Dawaj oko chuda. Wysłać jedną samą jednostkę do przodu jako zwiat. No tak, tak, tak. Good idea. No i znowu dwóch na jednego, chyba że to czekaj. Kto tu jest z kim? Pomarańczowy jest... No to nie są ta sama drużyna. Tutaj... Z kim jest pomarańczowy? Z nikim. Zielony, kurde. Z kuracyją. No właśnie, no to co to za zielony, a pomaga innemu? Co to ma być? Co niszczycie oko chudę biednego? To, że miał słabego sojusznika, to nie znaczy, że można go niszczyć. Kurde, dalej nie grałem w Fortnite, tak się zmienił. Tak, tak się zmienił. Ja są miliony osób na streamie. Co tam się robiło na Fortnite jeszcze? Jakieś te... Nie, to tam... Simon mówi? A, jakieś pierdoły takie, no. Nie, ja zrozumiałem, dlaczego Szymon się nie mówi, tylko Simon... Bo to jest Simon tam speak, chyba. No, bo po angielsku ładniej no, niż po polskiemu. Ale to ale przetłumaczyliśmy połowę już tego. Lutel mówi, zostawiajcie suba. I teraz musicie to zrobić, bo inaczej umrzecie. Taka jest prawda. Fortnite dance, tańczyło się. Tu. Także tego, no. Tośmy potęczyli. Nie wielkość statków ma znaczenie, ale częstotliwość ich ataków. Nerwus, ja nie wiem, czy ty chcesz przejmować ten zamek. On ci nic nie da, bo zaraz go stracisz.
Musisz biec tutaj do góry. Wieżyczki czy w ogóle strzelają. Hello Neighbor? Nie, nie planuję. Strzelają z armat. Zielony tak... Ej, zielony tu się, kurczę, rozpanoszył na środku. A, ja, Pawlos, czasami słucham radia, to jest ta jedna taka młoda piosenkarka, co ma pół piosenki polskiej, pół angielskiej. Tak, tak pól jest, jak właśnie tak po English mówisz. No cóż, wygląda na to, że wygra pan zielony, który ma kolegę niebieskiego. A, to nerwus, no to tak. Bo co tu jeszcze zostało? No, tylko jest jedna pełna drużyna w tym momencie. Ty, Okohuda, jeszcze żyjesz w ogóle gdzieś? Mój wspaniały sojusznik, on pływa statkami, kurde, po lodzie. Jak się pływa po lodzie? DE to niemiecki, a w tytule jest DE, czyli to ma być niemiecki. Tak, tak. Niemiecki stream. Ich liebe dich. Tyle wam powiem. Werbungen. Ich liebe dich, za każdym razem jak ktoś da suba, to będę mówił ich liebe dich. Taki będę. O. Zabawny. W ogóle nikt tego zamku nie przejął, bo kto tu był najbliżej? Lutelek. To co się dziwić, prawda? Witam Bujaka. Witamy serdecznie, panie Bujaka. Schmetterling. Achtung, tak, Achtung. Achtung, ich losoriren geriren. Tu de riren. Jawohl. Ich bin Felix. Może być. Dawaj nerwu z tymi słoniami, zrób coś. Kindermacher. Tak. Okohuda, dawaj. Gdzie ty jeszcze masz coś? Tutaj chyba jakieś porty ma? Patrząc na minimapę. Tu się jeszcze biedny broni. Ej, ale tu pół mapy ma przejęty ten. No Gien. Albo nie, nikt, Oliek, albo Gimli. Gimli? No, Gimli ma ten szary. Szarkonasie. Właściwie to jak tak się... gdzie ty, nie, Gimli, Gimli ale Gimli może jedną jednostką się schować teraz. Nie, to jest Gimli? Tak, to jest Gimli. To jest taki bardziej czarny na minimapie. To jest Gimli, to są jego statki. Siema Karolu, witam cię bardzo serdecznie. Felix Pulf Pierzerbek. Nein, Zihund. Ojej, ale źle wygląda animacja jednostek na tym białym takim czymś, co tu się robi z tych statków. To nie lód, takie, nie wiem, dym, czy jak one płyną, to ten lód zamienia się w takie coś białego i później jak coś po tym biegnie, to tak to dziwnie wygląda, mówiąc szczerze. To jest szory, nie czarny. To jest czarne. Czarnego chyba żeś nie widział. Jeju, co tu wybuchło? Ty, ale jak Okohuda walczy... Wystarczy, żeby dać sobie nikt nie do wymienia i patrzeć na biednego lutera, jak się męczy. Tak. Ładnie. Okohuda dzielnie walczy za naszą drużynę. Zostałeś odznaczony medalem dzielności, panie Okohuda. Ale jak się teraz kurszerani sfokusowali, źli ludzie. Ojeju, co tu było? A to wszyscy w koniarzy poszli, chciałam powiedzieć. Co tu jedzie? Ja nie... Jakie sanki jadą? Szuuu! I to są statki lądowe. I to widzisz, te, potem to białe jak zostaje, to bardzo źle to wygląda, mówiąc czemu szczerze. Gdzie tam, kurde, zabiłeś te statki? Co mówisz? One wjechały w ogień. No i zginęły, niestety. Kto tu jeszcze został? Gienek i Okohuda. Gdzie ty, Okohuda, jesteś niby? Cii, nie wydaj go, no. Tu. Ty, ale pan pomarańczowy ma jeszcze budynek, a już nie istnieje. To nie wiem, jak to działa. No ale dobra, nieważne. W każdym razie... Kto to wygrywa? Tak się wbili, kurde. Dzień dobry, Matkub. Witam cię bardzo serdecznie. Witaj, Jakubie. Co cię ominęło? No kilka już szybkich giereczek Battle Royale. Uważajcie, bo wam ludzie giną. O nie! O nie! I Nervous z Olioxem wygrali. Niespodziewanie. Dobra, możemy jeszcze raz poradzić 2 na 2. Przynajmniej coś się dzieje ciekawszego. Tylko, no, to już w tym momencie jest losowanie, kto nie chce być z Lutelem. Ale można i tak, prawda? O, przepraszam, spamuję scenami jak głupi. Host game. Okej, może być takie hasełko. Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? Randomowe teamy? A da się? Znaczy, no mogę dać, tylko jak mam zrobić, żeby gra ogarnęła, że chce 2 na 2 na 2 na 2, a nie 4 na 4 na przykład?
A jak mu powiecie jak, to ja to zrobię. Mi się wydaje, że jak wszyscy będziemy mieli znak zapytania, to... co nie, co się stanie. Ej, siema Szymeku, witam cię bardzo serdecznie. Nie, hasło nie jest pierogi. Niestety, bardzo mi przykro, moi drodzy. Nie ogarnię, będzie jeden na dwa, na trzy... Nie słuchaj go. Co? Kto pijany jest? Czterech pierwszych... A, w taki sposób. Może niż czterech graczy da sobie jeden, dwa, trzy, cztery, a reszta... No dobra, to ja dam sobie jeden. Czy ja źle wpisałem hasło, czy ty go nie podałeś, czy już nikt nie gra? Może źle wpisałem hasło. Jak tak, to przepraszam. Ta cebula jak nie pierogi, to hasło? Nie, nie, nie działa. Nie działa. No to żebym dał pupki. Lobby settings, czekajcie. Ale tu nie mogę zmienić niestety. Dobra, to musiałem pomylić hasło. To już zakładam jeszcze raz. To samo hasło będzie oczywiście. Nie widać było rooma w ogóle. Nie! Nie, nie mówcie mi, że znowu to samo, że serwery Age of Empires przestaną działać akurat jak ja streama odpaliłem. Bo się pobiję chyba sam ze sobą. Wink, wink. Dobra. O Jezus, no trochę leżyło przy zakładaniu rooma. Na pewno dobrze wpisałem hasło. Nie, jak mi powiecie, że znowu ma problemy Age of Empires. No zacząłeś streamować i się ludzie rzucili na granie, no. Nie, ale zawsze tak jest. Nie, dobra, działa. Działa tym razem. Ale nie do końca. Nie, dobra, to pierwsze cztery osoby dają 1, 2, 3, 4, a reszta daje znak zapytania. O kochu da. Tylko zmieniamy mapę na tą, co była na samym początku, na przykład, jak będziemy sobie zmieniać te mapki, na przykład. Gdzie jest to hasło? Na Discordzie, na kanale dla wspierających, więc nie jesteś wspierającym, to nie widzisz hasła. Dobra. Gienek, daj sobie znak zapytania za teama. I wtedy można lecieć z tematem. Panie Gienek. Witaj XDS, witaj Jacka Baka. Czy się uda? To zobaczymy, czy się uda. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Dobra, ja jestem ready. No, dawać. Dawi, panowie, dawi. It is good to be the king. It is good. You can resign again. Czy dokończysz Darku? Nie wiem, na razie nie planuję. Jakoś mi się troszkę odechciało. Znaczy nie czuję potrzeby wracania do tej gry. Nie chcę grać w nią na siłę, tylko dlatego, że zacząłem w nią grać. Okej, czyli ogarnęło. Jest 2 na 2 na 2 na 2. Losowe teamki, super sprawa bulwy. Oliok z Gienek, Atalanai z Dervusem, Okohuda z Demartino. Okej. Siemka Archer, pozdrawiam cię, łaska youtubera spada na ciebie, wykorzystaj ją dobrze, yo. Normalnie kozacy i sojusznicy blisko mi się przypomina w tym momencie. Ratatata. Jak oni jadą w ogóle? Już ktoś coś zajął, nie? Ale nie biegnij w tę stronę. Czemu? No bo na pewno nie będzie tak blisko tego. Bardziej w tę stronę. To nigdy nie wiesz tak naprawdę. To jest losowo raczej też trochę ustawiane mi się wydaje. Ranga. Gdzie się jest? Jakiś chłop do zabicia? Idziemy dalej. Mogę już? Nie mogę. Tutaj jedź może. A tu już mogę robić, dobra. Robimy łuczników konnych. Paladynów. No i tu już kolejne masz tam widać. Tu coś jest w ogóle. O, tu mam, dobrze. Ale to niestety nie jest nic ciekawego. Ale kolega nie podjedzie. Akurat dobra sprawa. Jak słyszę kozacy, to widzę, wiesz, że mnie skończono rozgrywkę z tamtego pamiętnego strumyczka. Lutel, wy mnie nie pozdrawiaj. Towarzysz nie chce być pozdrowiony. Dobrze, towarzysz, nie chcesz łaski youtubera, rozumiem cię. On chce nie sam dziwię ci YouTubera. Się, nikt by nie chciał łaski youtubera. O. Dzień dobry. Zabij to tam. O. O, super. O, bardzo super, bardzo super. Uda się grać tę grę na Androidzie? Nie, jeszcze. Nie ma takich opcji, niestety. Witam, nie jest Czacha. To możliwe. Witamy serdecznie każdego. To jest materiał sponsorowany. A widzisz gdzieś informację, żeby to był materiał sponsorowany? No ale grasz w tę grę.
Niestety nie jestem materiał sponsorowany. Dobra. Gdzie mi tu? O ty frajerze. No i zajmuję. Dobra, trzeba go pokonać w takim razie. American Conquest coś świta? Jak najbardziej świta, to że mi nie działa na Windows 10. Daj kilka jednostek może na te punkty, żeby nie poprzejmował. Odbić to. Dobra, tu. Super. No nie! Ty świnio najgrubsza. No nie, i zrobił sobie rycerza jeszcze za moje pieniądze. Zły człowiek. O nie, dobra, idziemy stąd. Się robi niebezpiecznie. Wi-Fi, dziękujemy za 10 złotych. Och, dzięki. Za 3 złote. Lutel 3 złote. To niezły lutel. No cóż. Gdzie mi tu? Żeby te wieżyczki tak łatwo się nie przyjmowały, to można było zostawić armię, a tak to musisz siedzieć tak właściwie. Nie, na live'ach nie będzie to celu. No, to zrozumieli? Nie, bo się zniszczy. Dobra. Raszu... O ty świnio, spadaj z tym. No. Co wy robicie? Dziękujemy towarzyszu za 10 zł. Chyba wjadę tu jeszcze. Siema, ja to przejmuję, dziękuję bardzo. Dobra. To jest prawa, pojedziemy jeszcze tam w takim razie. Chodźcie tutaj, właściwie tu. Nie, jeden life, jedna gra. Tak, dokładnie, nie zmieniam gier w czasie streama. Może to jest jakiś specjalny stream, jak na przykład stream urodzinowy, czy stream wielkanocny, ale takie zwykłe streamy to zawsze jest jedna gra na tym streamie. Dzięki ci, panie! Kredka, pół litra. Okej. Kredka, pół człowiek, pół litra. Coś tu jest bite, słyszę. I tam Lord Gloomblade. I tam Lordzie Gwynblade, co tam u ciebie, kolego? Czy będzie stream z okazji nowego roku? O Jezus, nie, dobra. Nie, raczej nie. Raczej nie. Czerwony już przegrał. To jest dużo jednostek. Nie, dobra, nie myślę, że się ratuj wbijać, mi się wydaje. Tam masz totalnie nieprzejęte właśnie, gdzie dobiegasz zamek, nie? A nie żółty. Nie, tu już jest żółty, ale z kimś się bije. To jest oko chuda. Dobra, zaczyna uciekać. Może to przejmiemy jakoś. Dajcie mi ten zamek, no. Dobra, spadamy chyba. O nie, nie przyblokowało mnie chyba, co? Nie, dobra, niestety to jest problem, jak się stoi przy zamku. Panie, idźcie tam. O nie, czekaj, jak tu jest sytuacja? A nie, dobra, jeszcze mam miejsce. Dobra, stańcie tu na razie. Zielony tam się atakuje swoje jakieś miecze. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że on to mi przyjmuje, ale to już... O, fuck, ale że jednostki mi zajmuje. Będzie jakiś specjał na 100 kasu. No nagi stream będzie, drogi kolego, nagi stream, planujemy takie rzeczy. Dobra, wszyscy tu przyjmujemy. Dawaj. Latamy. A jakbyś dał punkt zboru dalej? No można, ale to już tam wiesz, już można w tym miejscu to równie dobrze robić trochę tych jednostek. Dobra, lecimy dalej, może teraz spróbujemy. Och, dzięki ci, panie! Towarzyt 2 litry, ty Marta. O nie, katapulty! Fuck. Ja tu nigdzie żadnych tych warsztatów oblężniczych nie mogłem znaleźć. To jest dopiero chamstwo. Gdzie ty mi tutaj lecisz, co? Chcesz zginąć? Dziękuję za suba, dziękuję Ktul za 10 zł. Polisz, dzięki za suba. Wbiłem się na rozgrywce za bardzo. O, pójdźmy tu.
Dobra. Widzę, że tutaj żółty jeszcze coś przerzuca. Dzień dobry, wasza. A my możemy przerwać zawsze. D12, dzięki za suba. Dzięki za suba D12. Dzisiaj TB od 11 godzin wyłączona. Co to się dzieje? Dobra, tu zajęte. A tu już i tak wiele nie zrobimy. Nagi stream skończy się na siedzeniu bez podkoszulka i pokazywanie nadgarstki. A nawet jeśli, to co? No tak, wy się spodziewacie, że ja dostanę, że ja chcę 100 tysięcy bić, że dostać bana na YouTubie? Mam naprawdę wam każdy możliwy, kurczę... Zakamarek swojego ciała. Właśnie, pokazywać. Tutaj widzę, kolega bije, dobra, to jest ten moment, kiedy Lutelek mówi, że jest dobrym sojusznikiem. Nie za... wszystkich nie załknie. Ja wiem, bo nie ma miejsca, muszę ich na kontrolę zagarnąć. Dobra, jak tu sytuacja wygląda? Coś tu jest bite. Co zajmiemy, to zajmiemy. Uciekać. Katapulty to jednak katapulty. O czym nowe odciny? Wyścigi na Discord, wyścigi gdzie? Uciekać! O, fuck! Dobrze, tutaj. I się wycofaj w takim razie. Lego już przegrał jeden. Dobra, taki inny może tutaj, o. Z kolegą może się skumulujemy w jednym miejscu. Patrz, kolego, jestem dobrym sojusznikiem. A to widzisz, Polish, ty masz Crusader długo suba, ale Polska sama dopiero dzisiaj dała. Kolega Hanio ogarnął, że jestem z nim, bo tak jakby chciał wejść w moją armię. Dzisiaj nie było odcinka, strasznie mnie to zasmuciło, Gwynblade. Panie Gwynblade, na banerze jest jak byk napisane, że filmy są w poniedziałki, środy i piątki. Tak już jest od 2 lat, a pan takiej podstawowej... No i kto zniszczył środkowy zamek? Przejmij to, tak czy siak. Nie wiem, czy mogę... Tam coś... flaga jest. No jak... ale nie zmienia się. Tu jest, widzę, niebieski. To jest Gimli. No w sumie dobra, bo ja tutaj... Przepraszam cię, kolego, zagadałem się i głupi jestem. A ty tu ładnie bijesz. A masz kolegę sojusznika dupka i nic nie robi niestety. No Gwynblade'a wina, no jak przegracie, to Gwynblade'a wina. O nie. Katapulty są takie okropne, że ja nie mogę. Rozwalić te katapulty. Tam jeszcze jedna jest. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Bo ty zacznij dobra, robić katapulty. Mamy zamek. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Witam w wieprzu. Witamy serdecznie, no ja zrobię jak katapulty. Tam twierdzę z OBS-em, naprawiłeś problem? Nie. Nie, niestety jeszcze nie. Nie, no po prostu jest nowy, znaczy ja nie jestem w stanie naprawić, po prostu jest wyszedł nowy update, który to popsuł. No, ja nie jestem twórcą OBS-a, więc musimy poczekać, aż ktoś to tam ogarnie. Dzień dobry, wasza wysokość. Witamy. Electrix, dzięki za słucham. Dzięki. Lutel, ile da ci czasu wygranie? A skąd mam wiedzieć? Z trebuszami na mnie? Na Lutelka? O ty świnio. Na Lutelka z trebuszami? To nie jest dobry pomysł. Dobra, zniszczone te trebusze. Nerwus został pokonany. Strzelać! I że tam pokonamy swojego sojusznika. Idziemy dalej. Ja już za wiele nie mam niestety. Chyba Luteru, że nie mogę, mogę oglądać, ale musisz muszę wiem jak ty właśnie. Nie ma problemu. No, są rzeczy ważniejsze niż ten stream. Ładnie. I tam Viris. Na Nerwusa. Chuje na Nerwusa. Skąd on to wziął w zamku? Na środku miał, w zamku się działo. Do tyłu. Świnio, no. Najgorsza. Czy będziesz nagrywał The Battle of Polytopia? Znaczy, bo to na te komputery wyszło ostatnio. No jak kiedyś było na telefonach, to raz mieliśmy jeden film, z żoną grałem. Dobra, mamy ten zamek zajęty. Bardzo masz tam dobrze. Ludzi w nim? Nie, niestety nie mam. Uważaj, nie. Rób szybko jednostki na środek coraz bardziej, bo za chwilę no, się skończy to. Tak. To prawda, patrzcie, mamy w końcu dobrą giereczkę. O nie, katapulty, uciekaj!
kap papul, to uciekaj, moja piękna. No, za wiele to już... Nie będzie innych gier. Nu. Poprzejmuj, żeby tylko surowce zdobywać. Ale już tych jednostek nie będziemy robili. Och, dzięki ci, panie! Chuzia na nerbuzia. Okej. Okay. Dobra. Dobrze. Katapulty. Boże święty. Nie, o, fuck. Żyjmy jak najdłużej. Co tu robić? Ktoś ma jakiś pomysł? Będę biegał w różnym kierunku, może. Fajnie. To fajne bieganie w różnym kierunku. Jadam się. W katapultę. A bo ty strzelasz. Ty jedź. Bij te katapulty. Dobrze. Jesteś bohaterem, może to ugrasz, bo jesteś O Boże, zostałem tylko bohater. O nie! Ale to było dobre, bo w sumie katapulty mogły jego jednostki zniszczyć i nawet może coś by z tego wyszło. To było dobre w każdym razie. To była najlepsza giereczka do tej pory, jeszcze nie było zwycięstwa. Pamiętajcie, losowanie Age of Empires 2 by nie macie, jak się uda wygrać. To jest nasz cel na dzisiaj. Dobra, ale to była dobra giereczka. Zawsze drugi. Jakieś hasło wymyśliłaś ciekawe? Ciekawe hasło, może coś oznacza, ja jeszcze o tym nie wiem. No dobra, niech jej będzie. Dobrze, to było bardzo dobrze. Dzisiaj bez losu, tak. Było bardzo dobrze, to była najlepsza giereczka moja, jak do tej pory. Można się rozejść, tak. Ale znowu dajmy sobie 2x2x2. To ja biorę jedyneczkę. Biorę oczywiście jedyną słuszny kolor. Ta gra jest fajna, no oczywiście. Powiem, że tak, ten tryb też jest spoko. Było to, co było na drugim miejscu, to? Niech a prawdziwe statki były drugie. No to są. A no to. No to są prawdziwe statki. Ha, będzie wolne jedno miejsce. Okej, okay. A kto już nie gra? Kurasa, ja już powiedział, że już skończę okay. Na dzisiaj. No dobra. No to i jeśli nikt tam nowy ze wspierających się nie pojawił, to w takim wywaliło razie... Wywaliło temu, Gimliemu. No to poczekamy, Gimli, na ciebie spokojnie. A to dziwne, bo to nie widać, żeby cię nie było w roomie już jakby, bo powinno cię od razu wywalić. Ten green screen widzę, że zasłaniam rączkami. W ogóle widzicie, ja jestem super bohaterem, a wy nawet nie wiecie o tym. Czy cię pamiętam, Pojska? Chcesz prawdę, czy nie chcesz prawdy? Ja pamiętam. Ty pamiętasz. A powiedz, cię pamiętam w takim razie. Czemu Lutel jest dzikiem? No bo jestem dzik, no byk, taki wiesz, taki u, taki chopsiuk. Taki plus jeden byczku. Właśnie. Pierwszy byłem z tym kolorem, już bitwa o kolory jest, kurde, gra się jeszcze nie zaczęła, już walczą no ze sobą. Dobra, masz. Hasło brzmi maluch, z mojej litery maluch. Przez cecha. I u otwarte. Kiedy Age of Empires 3? Jak będę miał ochotę zagrać, na razie nie mam ochoty zagrać. Ale było już streamowane na Multiku i były dwa I filmy Madbox. Nawet. Pan Madbox ma bardzo szybkie paluszki po prostu. No dobra, ale tak, 1, 2, 3, 4, a reszta znaki zapytania. A jak Nervous, jak to co przeczytałam u Nervousie, że restartuje grę, to on już dawno to zrestartował. Aliox, nie denerwuj mnie. Proszę mnie denerwować, bo zbanuję obu. A co robią? No spamują tekstami z gry. Panie Madbox, w tym momencie ja bym chętnie pana wywalił, nawet nie wiem jak. Podejrzewam, że muszę zrobić tak i tak i żegnamy pana, bo mnie pan denerwujesz, nie robisz się pan ready, tylko pan spamujesz. Hasło było maluch, zapraszam każdego. Kto ma, dokładnie, kto ma kurde grę. Nie każdy bohater nosi polerynę, no ja
Zdaję sobie sprawę. W sumie taka by się przydała. Zrobię cosplay. Przeczytaj, co tam w ogóle było napisane? No. Tylko no, całkowicie, no tak. Na całe życie. No a na co mnie kurde wchodzi, nie daje ready i spamuje wolololo, no to... To ma 200 IQ, a nie ma 200 IQ. Ja gram tylko z ludźmi, co mają 200 IQ. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. Tyle w temacie. Jak ktoś nie ma gry, to też może grać. Jak znajdzie sposób, jak pisze, bez posiadania gry. Jak pisze hasło na czacie, to tylko dołączy. Jak bez posiadania gry da rady dołączyć, to kurde, bierę takiego od razu. O, ja jestem raczej z dobrym kolegą, bo wygrał pierwszą giereczkę, jak dobrze pamiętam. Z jakiej gry następny odcinek? Jutrzejszy? U, Robert jest! Co tu Robert robi? Robert się ja myślałem, że Robercie, przez chwilę, że ty tą Teslą to się rozbiłeś i żeś umarł gdzieś, czy co? Tak, i nie napisze. I nie dowiemy już nigdy, co z tobą. Witamy ponownie, Robercie. O! I patrz, i sojusznicy blisko, zadziałało. Dobra, chłopie, to ja ci nie zajmuję. Idź tam w takim razie, zajmij sobie te tereny przy mnie. Może tam coś będzie. Witamy ponownie, Robercie. Wśród szlachetnych bulw. Cieszymy się, że żyjesz. A właśnie, przepraszam, Robercie, mogę się jeszcze teraz uśmiechnąć do ciebie za szlachetną bulwę. Patrz, piękny, piękny uśmiech. Borire! O, a zapomniałem, że to ta mapa, no tak. Taki, o, co tu się dzieje, no tak. No to kilku. Tam stoi panów. Jakiś gościu na wozie. Tam widzę, patrzy, siedzi groźnie na mnie. Dobra, zabitet. Tutaj piękne słoniki, tyłki nie, koników. Nie wiem, że rozpieraj, no bo no, teselką za szybko w zakręt wjechałeś. Może być, może ci kartę zablokowało, czy co? No dobra, robimy może Define panu. Edition, tylko normalna... Bez Define Edition, tylko normalna wersja? Nie no, w życiu. W sensie, że tutaj... HD, no, to, no nie zagrał. No, my gramy na Definitive Edition, to nie działa na ten Battle Royale na HD. Już się w HD nie gra, no. Już za stare czasy, moi drodzy. HD to już jest... Nu. O, jakby zremasterowali ten Age of Mythology, to byłoby pięknie. To by byli. To by tam, kurde, książę z bajki jeszcze więcej grał niż w Age of Empires 3. Dzień dobry, panie niebieski. Kim pan jest? A to Gimli. Panie Gimli, czy chcemy mieć sojusz ze sobą, taki nieformalny? To musi się kręcić w kółko przy jego jednostkach, to oznacza sojusz niepisany. Ja się znam. Się znasz. Czym ja w ogóle gram? A frankami, to ja konnicę powinien robić. Może ja i tak mam tutaj... A dobra, nieważne. Kiedy Aotor 6.0? To ostatnio co to miało ten... A ten mod do no Age of Dream. No jak kampanię całą wypuszczą. No. Ja bym chciał kampanię sobie przejść całą, bo tam chaty go jeszcze nie dodali. Przecież był remaster AOM? W sensie twierdzę legendy? Dzięki tobie kupiłem sobie twierdzę i twierdzę Krzyżowiec 2. A proszę bardzo, miłej gry kolegi. Mam nadzieję, że wpisałeś kod luty. Pamiętaj, 5% drożej. Opłaca się... Czy był już konkurs? Nie, jeszcze nie. Coś tam jest bit, a to ja jestem tu biję. Jakby serio było dobrze zremasterowane, to po 2 latach patrzyłbym wciągnę równomocno, co Age of Empires 3DE. No nie, no, ale mimo wszystko wydaje mi się, że... Wiem, książę ty troszkę też z nostalgią, ale jak ja widziałam, nie wiem, w 2018, 2019 Age of Mythology, to takie... To nie wygląda dla mnie za dobrze. Mówisz? No niestety, nie przekonała mnie. Ale mnie też legendy na przykład nie przekonują. Twierdza 2 i twierdza 3 mi się podoba, ale twierdza legendy jakoś nie. Nie lubisz fantazy? Boże, jeszcze powiesz, że Bosia nie lubisz, ty zła Bosia kobietą. Nie lubię z innych powodów, na przykład takiego zamku jak Mordor nie lubię. Czy Lutel jest grzeczny? Ja jestem grzeszny. No zobaczycie na święta, czy dostanie jakiś prezent. Ale patrzyłeś na AOM zwykły, czy AOM EE? To, które Lutel... Kampanię robiłeś Lutelowi, to nie wiem na jakiej ten... To na czym to robił. A czym jest AOM EE? Teraz jest jakaś zremasterowana, delikatnie chyba. Do Gimli, ja cię lubię bardzo. Pamiętaj o musisz tym. Cofnąć. Jeszcze jedny. Panie, po co wy tu idziecie? Bo były dwa oddziały. Ja nie kazałem tam iść. Dobre. Gimli, my się lubimy. Co mnie pominęło? Wiele cudownej no, rozgrywki. No dzisiaj chyba to dużo było tych już pojedynków. Tak, no to intensywnie leci, nie?
Trochę chodzi, żeby to było takie intensive. Zgaduję, że za rok będzie 10% drożej. No inflacja postępuje. Właśnie. Extended Edition. No oryginał wygląda lepiej, więc jeszcze jest szansa. A no to może. Dziękujemy Robercie za... Pieseczka. Pieseczkę i za 250 zł. Czemu ja to zrobiłem? Czy to ktoś zrobił? Weź to usuń, kurde. Z czym do ludzi? Siema, jak oglądam twoje materiały, to mam wrażenie, że u ciebie zawsze rozgrywka się układa tak, żeby była beka. Zawsze się dzieją jakieś bekowe glitchy albo komediowe sytuacje. Magia montażu. Bekowe glitchy? Nie przypominam sobie, żeby jakieś tam często się pojawiały. No, pamiętajcie, że jak jest montowany materiał, to jest łatwiej pokazać właśnie jakieś takie ciekawe momenty, nie? Trzeba waszą uwagę, ten. Tutaj na takim streamie, jakbyśmy wycięli, to pewnie też by tam z 5 minut było jakichś fajnych momentów. Jest tam z 2 godzin streamu. Najbardziej opluchy, dzięki ci, panie. Na co ja mam tańczyć i śpiewać? Panie Robercie. Pan jest doświadczony, pan wie, że ja tu nie tańczę, nie śpiewam. Ale to nie Robert. No ja wiem, ale no. Tłumaczyć się wolę osobie, która daje pieniądze, nie temu, kto nic nie daje, a wymaga. Ja podziękowałem, pan Robert wie, że ja to szczerze mówię. Dobra. Gdzie można wpisać na Steamie ten kod? Robert wie, Robert się nie gniewa. No więc. Kod wpisujesz, gdzie wpiszesz i zadziała, to kurde, nawet zgłoś się do mnie, to będę szczęśliwy. Jak kiedyś wpiszecie ten kod i zadziała, błagam, dajcie znać. Dobra, bo kurde, tyle surowców by tu gadu, largi so. Z kim jestem w drużynie? A z tym Rikka. Dobry kolo jest, to my wygramy, ja wam mówię. Więcej paladinsów. Ktoś przesyła 5 zł, lutel dzięki. Ktoś przesyła 250 lutel dzięki. Co ja tu ciągle... Halo, ja tego nie robiłem! A to są do rybek łowienia? No te, takie gówno, no to, ja przecież ja tego nie robiłem. O co tu chodzi? Sprzedaj to. Mamy bardzo dużo drewna, które nie wykorzystujemy w ogóle. Dobra, chodźcie pany. Wszystko się przesuwa tutaj. Widzę, że na środku już niezła biba jest, a ja tam nie idę. Co poczekam na lepszy moment. W Guild 2 myślałem, że padnę, jak grałeś jakimś gościem, co zaczął się bić z jakąś lipiarą, co hejtowała jego żonę. Poszedł jakiś mnich i jeszcze jej dołożył z buta. No nie, dobra, akurat, ale Guild to jest gra... Ale to jest Guild, to jest gra, która ma trochę błędów, niestety, no. Niestety. Znaczy, ale one są takie, bym powiedziała, odcinki z jakiejkolwiek ja części buduję. Gilda to są takie śmieszkowe, one same z siebie wychodzą. Tak. Bo tam troszkę tak podobnie też w tym, w Crusader Kings 3 wychodzi, że tam takie, no że ciekawsze jest to te relacje między ludźmi, znaczy między botami w tych grach, niż sama rozgrywka na przykład. No tak. To nazwałem glitchem, no to nie, no to takie, to akurat potrafią zdarzyć się giereczki takie. No konnica, wbijasz się czy się nie wbijasz? Wbije się tu konnica. Dobra, jest. Dajemy radę. Czy będziesz na kanale Country Balls? Tak, jak z Alfy wyjdzie pewnie. Jak wyjdzie z Alfy, będzie więcej do pokazania, to jak najbardziej, no. Tam na razie tylko 2 scenariusze, więc wiele też nie ma do pokazania. Bo takie pokazałem po prostu, żebyście wiedzieli, że... Można, jest to kogroj, że można wesprzeć. Wesprzeć twórców, bo oni trochę jeszcze zostało im kilka dni do uzbierania, jeszcze nie uzbierali w sumie całej kwoty, niestety. O, Gimli przegrał, patrzcie go. I ten dragon, gdzie nie powitałem. Czy magiczna kredka potrafi grać? Na przedwczorajszym streamie okazało się, że nie. Ale ja zagram ze stowarzyszem i White Foxem kiedyś i będziemy winiarnię tworzyć po prostu. Ty, niby tyle graczy jeszcze jest? Jak to jest możliwe? Nie było jeszcze Darkwooda. Nie, jeszcze nie kończyliśmy Darkwooda, niestety. Jak piszesz Steam, tam gdzie się szuka gier, to Lutel to skaptuje link do kanału. O, prawie 5%, no. Wbijać się tu. Najznaczki wysoczek, tak. Ten. Robimy pełną winiarnię soczku. O, tu jest niedobrze. To. My się lubimy, upsów on follow you, są wszystko na ten nóż w plecy. Myślałem się za streamkami,
No to w tym tygodniu to ten. Staramy się powrócić do. Staramy się powrócić do regularnych streamów. Był we wtorek, dzisiaj jest, w sobotę będzie z War Selection. Pamiętajcie, to jest darmowa gierka na streamie, więc każdy będzie mógł sobie ją pobrać i zagrać na tym streamie w sobotę. Bez problemów. Tam też dużo miejsc jest w roomie. 30 osób może zagrać jednocześnie. Przemek spyta się, czy pozdrowisz. A pozdrawiam. Bardzo, bardzo życzliwie. To nigdy nie wygrał, wszyscy atakują jego. Nie, na przykład tutaj jest możliwość, że tak jest, bo to ten tryb Battle Royale. Czy było już losowanie? No Lutel jeszcze nie wygrał. Teraz się zbliżamy do tego, mówię szczerze. Przynajmniej wydaje. Rika jest dobrym sojusznikiem, jak on ma ten kolor jakby szary, tak, neutralny. To nikt nie wie, co się dzieje, ja tam... 4 miesiące temu byłem ostatnio. No to witamy, no to witamy. Tak, no to... To, żeś robił przez te lata. Czy mieszkasz w dużym mieście, w województwie pomorskim, jak na przykład Torun Bydgoszcz, w małym miasteczku? Well, yes, but actually no. No już za dużo informacji, kolego. W Toruniu to ja studiowałam, piękne miasto. Najlepsze burgery, lepszych nie ma. Nervous odpadł. Dobra, został już tylko Oliox i Okohuda, którzy są tam w dwóch różnych drużynach, więc no to już GG. Patrzcie, wygraliśmy. Będzie losowanie. Wszyscy czekają na losu, zaraz będzie losu i kredka wygra. No ja mówiłam, no ktoś powiedział, że mam dzisiaj zagrać, no to muszę wygrać tę grę. Ile jest kluczy do rozdania? Niestety jeden, bo jeden. Age of Empires 2 Definitive Edition, czyli do tej gry, którą teraz gram. Słowo się rzekło, moi drodzy. Kobyłka u płotu. Czy ja przejąłem zak? Nie, mój sojusznik przejął ten na środku samym, jeśli o to chodzi. No, więc losu teraz będzie. Bardzo ładnie, przygotujcie się osoby, które chciałyby wygrać Age of Empires 2. No tak, Matoro, akurat w Real Politics mi się wydaje, że te i wszystkie też taki charakter jest bardziej komediowy, niż żeby to utrzymywało, wiecie, taką poważną, poważny ton. No tak, to tam, to, jak to było, kurczę, Tolga Karczuk. Tak. Dobra, gdzie jest... Jakie losowanie? Age of Empires 2 Definitive Edition będzie losowane. Pamiętajcie, musicie subować kanał i mieć publiczne subskrypcje. Jak tak. Mieć publiczne subskrypcje? Jest w opisie. Jak jest taki w opisie kanał, znaczy link do artykułu, który wam tłumaczy, co zrobić, żeby ustawić suby na publiczne, żebym widział, że wylosowana osoba rzeczywiście mnie subskrybuje. Bo to jest wymagane, żeby wygrać. Ten klucz Steam do Age of Empires 2. Czy będą stateczki z kredką jak na filmie, w sensie nie WoWs? Znaczy to odpowiadaliśmy. Są plany, żeby kiedyś pojawiły się planszówki. Tak, są plany. Ale no to na razie ten, na razie tyle możemy jeszcze powiedzieć. Jeszcze są plany. Dobra. Już wam pokazuję. Proszę bardzo, tu się będzie odbywało losowanie. Moderatorzy też mogą brać udział, bo Hadexter w sumie nie ma. Jak się nie mylę, Definitive Edition. Witold siedzi pijany pewnie. Te piękne oczy wam raczej nie zasłaniają tego, co mam tutaj wpisywać. Więc losujemy teraz grę Age of Empires 2 Definitive Edition. Taken, dzięki za suba. Trzeba wpisać hasło rycerz na czacie, żeby wziąć udział w losowaniu. Wystarczy raz wpisać. To, że wpiszecie 10 razy, nie zwiększa waszej szansy. Wpiszecie raz i będzie git. I trzeba oczywiście subskrybować i mieć publiczne suby, bo tylko takie osoby będę mógł wybrać. Gimli, jaki grubas! Gimli. Po co ci Age of Empires 2 Definitive Edition, jak posiadasz? Siostrze oddam, której nie mam. Jakimś ten uczennicom z korku. A chcesz też zagrać w Age of Empires? Pokazać ci moje lamy? No Dexter, ty możesz brać udział, bo ty nie masz, kurde. Jak jakieś grubasy szlachcice biorą udział, co mają, to po możesz prostu... go wyłączyć, jak chcesz. Nie no, widziałem, że Okohuda pisał, że przez przypadek wpisał rycerz. A Okohuda ty możesz, to o Gimniego gruba co chodzi. Szlachta średniowieczna, no tak, dokładnie. Dobra, więc przypominam, trzeba mnie subskrybować, trzeba mieć publiczne suby, bo inaczej losuję dalej. Więc uwaga, losowanie... gry Age of Empires 2 Definitive Edition wygrywa pan Neymku, który subskrybuje prawie już od roku.
Gratulujemy, panie Neimku. Proszę się zgłosić na Discordzie, na fanpage'u lub mailowo i po streamie dostaniesz klucz Steam do Age of Empires 2. Gratulujemy bardzo serdecznie, sobie zapiszę twój profil, żeby nikt się pod ciebie nie podszywał. Fajno, więc dobra giera wylosowana, no niestety. Niestety, ustawione. Blanety. Zawsze jest ustawione, no. To są wszystko moje multikonta, wszystkie osoby, które wygrywają, tak, wygrywają. Dobra, przepraszam, nie ta scena w sumie, bo nie możecie widzieć, jakie jest hasełko do Ruma przecież, nie? Aha, dobra, przepraszam, laga złapałem. Ty możesz wymyślić hasło. Okej, okay, może być to hasło, jest bardzo piękne. Bardzo mnie się podoba takie. Podobuje mnie się to hasełko. Ustawione, nie mogę ustawione. Mogę na Discordzie? Tak, możesz na Imanku. Gdzie chcesz, kolego? Tylko teraz ci tego nie dam, nie? Tak. Oczywiście, bo musisz poczekać do końca streama. Dobra, hasło podane dla wspierających na tym. Na szlachcie tak. Na szlachcie tak. Gratulujemy wygrane. I połowa ludzi wyjdzie. No, mają prawo. Każdy ma prawo. No kochuda. Ty nie masz akurat prawa do tego kolorka. Jebasz, mój kolorek, spadaj. Teraz wygrałem twierdzę, która nie działała, chociaż Soviet Republic dostałem. No właśnie, to ty nic nie powiedziałeś, że coś ci nie działa. Cześć, jaką twierdzę, żeś wygrał? Które teraz powinno być? NFGK, dzięki za suba. Damy to może. Dzięki za suba. Vex, dzięki za suba, drugi kolego. No i towarzysz akurat Soviet Republic, to za zasługi dla Discorda dostałeś. Właśnie, Patryko, dzięki za suba. No rajdują, zaraz powiem. Trzeba się pogodzić z porażką, tak, dokładnie. No nie, no i żółwie rzeczywiście ma cofniętego streama. O nie. Jak mi przykro. No tyle jakbym miał dwie żony, to byłby istny Battle Royale, mówisz? To byłoby ciekawie, tylko w którą stronę ten Battle Royale by był. Ja raz wygrałem jakiś kod i od roku leży na mailu nieużywany. Wy to jesteście gruby. Po co wybierzecie udział, jak nie chcecie tych gier, no? Dobra, widzę, że Hanik więcej wspierających nie chce grać, no to będziecie mieli aż 4 wolne miejsca. No pan Madbox wiadomo już nas pożegnał, ale reszta może dołączyć, jeśli ktoś chce. Hasło było Lama. Z małej litery. Ly, a, my, a. Kto wbije, ten zagra, kto nie wbije, ten nie zagra. Trzeba poczekać na wygraną. Ten już było, halo, już była wygrana. Bo to by walczył sam ze sobą w kisielu. No tak, to by mogło być wtedy. Witam, panie Michcio. No, dobra, nawet dało radę. Trochę was mam mimo wszystko Age of Empires 2 Definitive Edition. Myślałem, że mimo wszystko troszkę jest to ograniczone przez to, że większość pewnie HD posiada jeszcze i nie uważa, że jest potrzeba przerzucania się na DE. Ale dobra, teraz zagramy każdy na każdego. Oj, będzie problem, widzę. Co się stało? Najprawdopodobniej Discord. A nie, dobra, wysłało się. Już myślałem, że za chwilę hasło nie będzie mogło podawać na Discordzie. A, działa Discord. Dobra. Każdy na każdego tym razem gramy, bez drużynek. Zmieniłem mapę. Mapa ta large jest akurat taka, nie za mała, nie za duża. Taka git majonez, prawda? O, teraz nerwus aktywuje. I teraz będzie, że klucz już ten. Właśnie, tyle. Ja już nie przyjmuję reklamacji pod takim czasie nerwus. Witam Senoratę. Witamy Senoratę, witamy bardzo serdecznie. Aura panienki, ready i lecimy z tematem. No chyba Discord miał jakiś problem, albo ma. Bo się wiadomości długo przesyłają, widzę. Start the game already. Pozdro Grzegorzu. Tak dużo osób nie wyszło? No nie, no to tam wiadomo, tam raczej bym nawet nie powiedział, że prawdziwe osoby, tylko pewnie jakieś multikonta siedzą i czekają na moment, żeby napisać coś pewnie. U mnie dalej nie ma i nie widzę czatu. W sensie... Na Discordzie, tak. Lutel, ale wygraj mi twierdzę władcy, proszę. No jakąś tam, jakieś kilka kluczy na pewno będę miał do rozdania do nowej twierdzy, no ale to wiecie, to w styczniu. Tego rycerza w końcu, to może ten... Pogadamy. Staniesz, co byś chciał. No to ja chcę banerkę ze wszystkimi DLC jakimiś. Nie no, DLC, raczej dużo nie powstanie do Bannerlorda. Mimo wszystko to nie paradoks. Działa. Brawo. Co to w ogóle było? Dandara, Trials of Fear. To ja już nawet nie pamiętam, co to jest. No widzisz, panie Dragonie, 10 miechów wspierania. Szybko minęło.
Szybko, szybko. A to jakaś taka ten. Podobna do Celest. Widzę, tak na szybko. Nie wiem, czy kiedykolwiek ją rozdawaliśmy. No skoro Nervus ją ma, no to... Może na innym streamie był, no. Ty, może być. Widzę, że będzie ciekawe, pan Lewku się długo wczytuje. Tomek, dziękuję ci bardzo za suba, drogi kolego. Na zdrowie. Ja chcę chodzić 4 do wszystkich DLC. No. Żeby Luther od Paradoksu został ten, wszystkie DLC. O nie, no żółwie naprawdę miał na opóźnieniu streama. A mówiliśmy, żebyście sprawdzili, czy nie macie na opóźnieniu, bo przegapicie losowanie, no. Kiedy grasz w Age of History 2? A nie, to jak są mam Lutera. Ochotę. Okej, niech ci będzie, dobra. No to szukamy Laury pozycji do gry. Szukaj mistrzu. Mistrzuniu. Krzysztof, dziękuję ci za suba. Ej, bez jaje, tu jeszcze nic nie. A to Dextera było. Dominik, dziękuję za suba. No i się odpaliły osoby, które mają 10 minut później live'a. Tak, o. A to akurat to mnie nie interesuje, to mnie interesuje. Arkany robimy. O fuck, co się dzieje? O nie, tu jest chłop. Zgadza mnie, chłopie! Lewku! Zgadza mnie, Lewku! Dobra, tutaj to przyjmijmy jeszcze. Robimy sobie tarkany. Ja też nie wiem, co to jest, nie wiem, czy będę w to grał. Ale jest. Może, a, to najpierw chciałbym wysłać ci ten rozdać dalej. Kiedy twierdza skrzyżowiec? Twierdza skrzyżowiec? Twierdza od krzyżowca. Maciej, dzięki za suba. Chyba niedawno tak naprawdę. Dobra, idziemy w konnicę. Po co mi co innego? Lewku coś tam zajął. No, sprawdźmy, co tu jest. Tu jest jakiś gracz. Ta mapa ma na środku taki zamek już z murami, więc trzeba może uważać. Może 47? Chciałbyś jeszcze szetlerki. Przecież przechodziliśmy całą kanał. Chcecie. O! Ile już? Skąd? Skąd taka armia? W sensie na multi, czy jak? Te setlerki. No na multi to raczej nie wydaje mi się, żeby był sens. Czy graczy pewnie by na dużo nie było. Poczekajmy na nowe, to będzie łatwiej na multi pewnie zagrać. Nie. Jak nie będzie ten tak przejmowania tych punktów na mapie, tylko po prostu jakieś chyba. A, sprawdźmy, co tutaj się znajduje. Nie rób tarkanów, bo oni do niszczenia budynków się nadają tylko. Tylko, a. Teraz mi mówicie. To takie tanie nie jest w ogóle. Mogę, ale to dobrze, zostawimy ich na później, to oni będą jednostką, która zniszczy przeciwnika. Zamykam obie firmy, jak wyjdą Settlers 8. A to nie wejdzie 8, to będzie The Settlers. Bo Ubisoft bawi się w Microsoft, czyli zaczyna mylić ludziom nazwy ten. Jak Microsoft myli nazwy konsoli, tak Ubisoft będzie mylił nazwy gier. A, sprawdźmy się. Czy będą streamy na Twitchu? Nie planuję się przerzucać na Twitcha. Spadaj stąd. Czy słonie są jako budynki? Nie. Niestety nie. Może tu jakimś cudem coś będzie jeszcze? Microsoft to się myli w numeracji samego Windowsa. Jak wyjdzie Viking City Builder, to nagrasz? Nie wiem, co to jest. Musiałbym zobaczyć, czy nie wygląda jak syf jakiś. A widzę już coś. Widzisz już, że to syf? Widzę już coś. Nie, to... Widzieliśmy ją. A, to to jest właśnie jak Manor Lords, tylko że Wikingowie. Tak, no to tak, to się pojawi. O fuck, wbił się we mnie. Ajajaj. No i moto, to twoja wina. No, troszeczkę tak, by się patrzyłem na drugi ekran, ale już trudno. Ja dalej czekam na Windows 9. Panowie, pokażcie, że jesteście useless. Perek, znaczy, jakby do samych platform, oprócz Facebooka, nic nie mamy, ale nie czujemy potrzeby na razie przechodzić na Twitcha w momencie, kiedy nadal na YouTubie mamy dość, bym powiedziała, mimo wszystko ogarniętą już widownię. No wiecie, przejście na Twitcha oznacza, że trzeba od nowa lecieć, tak? Na pewno będzie mniej ludzi niż teraz jest na streamie, więc no to jest ten problem zawsze. I to, że no, część ludzi powiedziała, żeby nie przeszła ze mną na Twitcha, no to nie chcę tracić konkretnych osób, no.
Sprzedaj, sprzedaj. Po drugie, Twitch na telefonie laguje. Twitch na telefonie laguje, no, może być. Tego to nie wiem. No i się nie da cofać live'a, a mimo wszystko. Później taki ten skryba 10 minut do tyłu siedzi sobie i ogląda. Ej, 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 chłopie! Chłopie! Chłopie, chcesz zginąć? No, i się zginąłeś. Dobra, wróciłem, bo dziwię. Towarzysz, jest czas na expienie na DC, jest czas na ten... musisz zrobić ten... Właśnie, machina oblężnicza. Jak to jest sytuacja? Jest... Tu jest zielony... O, dobra, nie ma go. Szybko zrób ten. Mogę zrobić, tak, wiesz, robisz, albo taran. Dobra, zrobimy tarany i się przebijemy taranami. Myślę, że to też nie jest taki głupi pomysł. Zawsze może na tym i na tym. No ale to jakby... No można, ale to nie jest taki zły pomysł. Do momentu partnera tylko. No tak, to byśmy musieli streamować na Twitchu z myślą, że nie chcemy partnera. To, nie wiem, czy to też nie jest jakieś trochę dziwne. Ale do tyłu. Ja tylko wziąłem tarany i idę. Gdzie mi tu? Wszystkie konie jak bombowce wyglądają. Takie grubiutkie. No. No dobrze, ale te 5 leveli to nie tak hop siup, a jeszcze trzeba grać w banerka inne gry. No to masz ostatnio tak mało aktywny na Discordzie jesteś, więc ja znalazłam ten sposób, żebyś powrócił. Witam, Keeper. Witamy serdecznie. Kiedy polanie? O, ja bym polanie? Nie wiem, nie wiem. Dobra, przebijamy się z tej strony. Chodźcie, pany. Trzeba wjechać wszystkim, co mamy. Im szybciej, tym lepiej, tak mi się zdaje. Chłopie! Chłopie! Zostawce nie twoje. Co dziś u ciebie, lute lubię czorki? Dziś u mnie, no, live z Age of Empires 2. Dobra, rozwalamy. Gramy, dobrze się bawimy, prawda? Fajno jest. O nie, tu już przyszli. Nie. Przejmować liderka tutaj. Liderka i banerka, że gram. No ja wiem, towarzyszu, ja się lubię, co tam ty grasz. Ale smutno tak bez ciebie. Nie płacz, nie, uciekać stamtąd. No i zielony się na mnie wbija, no. Świnia gruba. Zostaw mój taran. No i zajął mi moje tamte tereny na zewnątrz. Dobra, tu się trzeba przebić w takim razie. Za wiele to my tu nie mamy. Sobie poprzejmujemy, chociaż też zielony za mną biegnie tak naprawdę i zajmuje za mną wszystko, co ja tutaj zrobię. To jest trochę przykre. Sel. Dalej grają 2 na 2 na 2? Nie, teraz FFA. Każdy na każdego teraz. Ja idę coś zjeść. Co okay. Tam sobie jest Gymlaj? O Boże, to wszystko tracę. No, idziemy do niebieskiego. Zielony ma większą armię i mnie goni, kurde. Proszę mnie nie gonić. O fuck, jestem... Przebij się tutaj teraz do środka. Nie mam jak za bardzo. Uwielbiam cię, lud. Ale że tak do mnie. Kanapki z dżemem. I dzisiaj robiłam na śniadanie sobie kanapki z serem. Ale w momencie, kiedy posmarowałam masłem tam bułkę, to takie... Kurczę, a mogłam z Nutellą. O nie, tu już jest za dużo tego. Dobra, ja się wycofuję tutaj. Tam już nie ma co uciekać raczej. Jakbym to, co tutaj pisze na DC liczyło, to bym już setny level miał. No, to prawda. Czy nagrasz grę Real Politics 2? A co było w poniedziałek na kanale? Chyba, że się pytasz, czy nagram jeszcze. To tak, jak najbardziej. Dzień dobry, Hubercie. Dziękuję za suba, drogi kolego. Nie róbcie smaka. Nie, no dobra, wiecie co, w sumie racja, bo ja znowu skończę głodna. Przebijaj się! Idź stąd tymi słoniami swoimi! Mogłaś na to masło dać Nutellę i zbezcześcić Nutellę masłem? No błagam, no. Ty się nazywasz człowiekiem, jak jesz Nutellę z masłem? Starczy, że ten, w domu mama zawsze tak robi, a ja ją później wyzywałam za to, że mi smaruje najpierw masłem, a później Nutellą. Z tego się nie da jeść. A to mama. No nie, jak ten taran nie da rady, no. Ty chamstwo. Nowy zrobić. Nutelle.
Super Triko, dzięki za suba. Dzięki, dzięki. Czy zagrasz bezimiennego, w sensie ten, Gotika? Kredka zdradza Lutela z El Nutella. O nie. No bijcie to, nie po to was tam postawiłem. No tak jak chleb z masłem i paszetem, no dokładnie, niektórych rzeczy, nie do wszystkiego pasuje masło. To już jest gracz, jenu, ja myślałem, że to jest dalej neutralne, to jest gracz. Ile on już ma słoni. Co ja mam tu biorę? Ale on ci przejście robi. Nie, no to mój taran robi przejście. Ogólnie to możesz przejmować też, co nie trudno właśnie. No ja wiem, ale tutaj ciągle ktoś lata. To jest cała armia. O dobra, nie jestem najgorszy. Niebieskiego pokonałem w sumie. Ej, ty niebieski, ten z którym wygrałem ostatnio. Znaczy był z mojej drużyny i wygraliśmy. Ciekawe. Kurde, nie było mi chwili, było już losu, tak? Było już losu, wygrał. Bardzo mi przykro. Wybacz kolego. Nie no, już więcej niestety nie mamy. Mieliśmy tylko jeden dodatkowy klucz do Age of Empires 2. Taki bogaty nie jestem. Milionów nie zarabiam. Dobra, dwóch przegrało, nie jestem najgorszy. Przebijamy się tutaj. O nie! Słonie nadciągają, mój panie! Biegnij! Nie zwracaj uwagi na te słonie! Dobra, mam zamek. A tutaj tarkanów mogę robić w zamku. To nie są aż tacy źli chyba. Witam, Steve. Witamy. Co? Mam trzy zamki. Jak, czy niby pasztet i masło to tak jak ten? Joko armia idzie! Mój taran! Wspomniałem fakt, że ladży, ale... Nie! Nie, ja nie przegram. No i tylko tych tarkanów mogę robić. Uciekaj w jakąś inną stronę. Nie ma gdzie uciekać. Jesteśmy uwięzieni w tym zamku. Spróbuj jakieś jednostki stworzyć jeszcze. Już nie mam gdzie, nie mam w czym. A, niestety. Niestety, nie okazałem się zwycięzcą. Zielony to ugra raczej, ale ile on miał tych słoni? O, kiraż słoni tu zrobił. Czemu jedne słonie biją z ryjca, a drugie z kuszy na plecach? Z kuszą na plecach? No bo tak sobie wymyśliły te słonie, no. Takie inteligentne słonie. Tak sobie wymyśliły. Tu trebusze jeszcze mają. Co oni z tymi słoniami? No nie wiem, armia słoni atakuje tutaj. Kiedy Total Tank? Jak będę miał ochotę zagrać, to wtedy się pojawi. Masakra z tymi słoniami. Mer ma specjalne słonie, no tak. No trzech zostało. To ugra, moi drodzy. Raczej zielony, no czerwony już tutaj wiele nie ma. O, no właśnie, tutaj ten budynek już jest niszczony. Ciach prachy nie ma. Ale pomarańczowy tak dosyć mocno tutaj. Tam ja chcę zaprosić do znajomych, halo. Nie przyjmuję. Nie potrzebuję. No, wyjdźcie mi z tym, nie chcę tego, czemu nie mogę tego anulować, halo. Zaraz zwiesisz grę. No nie, dobra, zielony wszedł do środka i zadowolony. O, pomarańczowy już dupa. I pomarańczowy dupa, gdy zamku nie ma. Albo gdy wrogów kupa. Czy zagrasz milionera? To powinniśmy też... Czy ja zagram milionera? Powinniśmy zrobić wszystkie wersje takich programów w grach strategicznych. Tak, wspierającymi. No i se umierają wszyscy. A pan Michcio wygrał. O, jak umierają, oj, nie ma. Niestety, pan Michcio tutaj słoniami nas wszystkich zraszował. Jak mnie gonił tutaj przez cały ten zamek. Dobre, to było dobre. To poprosimy jakieś ciekawe hasełko, moja droga. Postgame. Co tam wymyślasz za hasełko? Okej, może być i takie hasełko. O ile nie jest za długie? Nie, nie jest za długie. No to dobrze. YouTuber ma przyjaciół jak? Ja mam przyjaciół. Co? Ja mam przyjaciół od kiedy? Dobra, znowu lecimy każdy na każdego. Czekajcie, już robimy drugą rundę map, nie? To było. No to Eldorado i na końcu będzie lodowa mapa. Tak se zrobimy. Czemu znowu niestety? Bo jestem niemiłym człowiekiem, który wyzywa swoich widzów. Taki jestem. Niektóre ma tylko rywali i wrogów, tak. Dokładniu się. Dobra, ale no mówię, sensu tam nie ma, raczej w zwiększaniu, zmniejszaniu mapy. Już samo patrzenie na mapki jest ciekawsze. Okej.
Co tam słychać? Wszystko dobrze, bardzo dobrze bym powiedział. Sztrymujemy, rozdajemy giereczki, dostajemy pieniądze, nowych wspierających, powracających wspierających. Psuję green screena, mając tutaj ręce u góry, jak widać. Same dobre rzeczy. Tutaj life lub nasze przemęczenie? Nie, przemęczony nie jestem, troszkę, znaczy jestem troszkę po prostu zmęczony, bo dzisiaj rano wstawałem i jeszcze mam świadomość, że będę siedział do późnej w nocy, muszę zmontować film na jutro. Jest nagrane, ale jeszcze nie jest zmontowany. Więc ta świadomość też nie jest przyjemna. No, dziwna od ciemności. No, cień pada i się psuje green screen. Tutaj nic nie emanuje niczym. Okej, czyli nikt zaspierający już nie gra. No to dobrze, to możecie wbijać. Hasło było... Boże, towarzysz. Hasło było towarzysz. Z małej litery oczywiście. To wbijecie i zagracie wtedy. Co jest straszne, towarzyszu? Co ci się stało znowu? Jakiś film ten? Co? Jak? Aha, jak, przepraszam. Na jutro? To zobaczycie jutro o 16. Ciekawy. Ciekawy. No, kurde, u mnie same ciekawe filmy są, prawda? Obrażamy niedźwiedzia. Nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy obrażać niedźwiedzia. Nie wolno obrażać innych ludzi. Czy będzie 112 Operator? No pewnie się jeszcze pojawi, jak tam jakieś może aktualizacje wyjdą. DLC jakieś ogólnie DLC. Było zapowiedziane, ale coś tak nie wychodzi. Coś tak nie wychodzi. Czy się stało z kredką? Zamieniła się w chłopca przed mutacją. Może być? O, pan co ma tego Game Passa chyba tutaj wbił do nas. Okej. Coś bym zjadł, ale jestem najedzony. Jak możesz być najedzony i jednocześnie odczuwać chęć zjedzenia czegoś, towarzyszu? Jak to działa? Czy mogę dodać boty do tego wszystkiego? Nie, no po co chyba? To już na weź sześciu? Mniejszą mapę? No dobra, możemy mniejszą mapę i na sześciu po prostu. Normal na sześciu akurat. Witam Julcia. Witaj Julcia. Witamy serdecznie. Dobra, ready panowie i lecimy z tematem wtedy na sześć osób. Czy będzie cyberpunk rozdawany? Nie wydaje mi się, żebym miał dostać, cyberpunka do rozdawania. Tę grę, co no nie wydaje mi się, żebym dostał, bo to nie pasuje do mojego kanału. Ja sam siebie prosić też nie będę, bo po co, więc no nie. Tym bardziej nie wydaje mi się, żebym miał do rozdania. Też nie wydaje mi się, żeby youtuberzy rozdawali tę grę. To już jest za duża gra, żeby CD Projektowi się w ogóle opłacało robić jakieś losowania, gier, rozdawania, konkursy. Za 5 lat. Może jakaś tam edycja kolekcjonerska czy no coś. No to tylko u Roya pewnie tyle. Na pewno, może tak. Tam Roya pokazuje jakieś unboxingi zazwyczaj tych różnych gierek nowych. Czyżby Lutel miał mój ulubiony kolor? No cały czas na tym streamie mam ten kolor. Staram się go mieć przynajmniej. Jak wejść do gry, no trzeba mieć tę grę przede wszystkim, a później po prostu sobie wbijasz do roomka przed innymi, jak znasz hasło, a hasło było podawane na czacie. Znaczy na czacie, no gadałem jakie jest hasło. I siups. I chlups. Dobra. A to jest ta, a dobra, już kojarzę jaka to jest mapka. Z pięknymi stateczkami. Co myślisz o tym, by spróbować nagrać trochę Minecrafta i Among Us? Nie planuję. Nic nie sądzę, bo nie planuję. No, co wy robicie, panie? Możecie to pozabijać, bo tak... Stracicie strasznie dużo życia. Ten gościu, co ty robisz, chłop? Gdzie ty jedziesz? Ty nie możesz tam przejść przede wszystkim. No właśnie, chłopie, co ty... Co się dzieje? Boże, dostałem dwóch gości strzelających, że jeszcze celności dobrej nie mają. I żaden nie może przejść. Są upośledzeni. Dobra, przejęliśmy coś w końcu. Miałeś taką sytuację, że ktoś na przykład rozpoznał cię w sklepie, jak zareagowałeś? Parę osób rozpoznało mnie, no to co, no jak chcieli zagadać, no to zagadali. No zazwyczaj się przywitali tylko i tyle w sumie. Nic więcej nie robili. Tak to jest, jak jedyne razy, kiedy cię rozpoznali, były na drive-thru w McDonaldzie. Tak, w McDonaldzie albo w KFC w sumie. Raz w galerii handlowej ktoś mnie rozpoznał, ale nie mówił o tym, w sensie powiedział dopiero później. No i raz jak byliśmy u mnie w no to też napisali później pod tak. Filmem jakim, że ej, a czy ty byłeś tego i tego dnia w tym, a tym miejscu? W sumie dobrze, bo byliśmy z moimi rodzicami, to byłoby tak trochę... Cringe, to już byłby cringe. To byłby awkward. Stateczki, jak wiemy... A, tu jest zamek. Jak jej spotkam Lucena przez przypadkiem, go upiję. Chciałbyś towarzyszu? Witam witamy Filipie. W Orchowie? Nie. W Orchowie mi nigdy nie było.
Hop twierdzi co innego. Spotted streamer. Znaczy ogólnie to jak to się, jak jest Tinder, to też jest taki Tinder dla, wiecie, dla bogatych, dla popularnych, ale żeby tam się dostać, to chyba trzeba mieć jakieś zaproszenie czy coś. Tak, kiedyś oglądałam jakiś zagraniczny program na ten temat. No Jezus, to jest jednostek strzelający. I wiecie, normalnie tak... Nie. I się krew nie może mieszać, jak jesteś youtuberem powyżej miliona subów, a tylko z innym youtuberem powyżej miliona subów można się spotkać. Jest nieciekawie. Witam, Xulbar. Czy lubisz śledzie? Kocham. Fisza. Czasami jakiegoś śledzia se zjem. Witam, inżynierze stwierdzę. Inżynier stwierdzę, witamy serdecznie. A skryba na awatarze. Jezu, tutaj nie przejdą pewnie. Boże, jaka ta mapa jest dziwna pod tym względem, że interny nie przejdą raczej. Muszę iść naokoło, żeby ten zamek zająć, o ile się da w ogóle. Dobra, ktoś już odpadł? Nie, na szczęście nie. To dobrze. To właśnie źle. Mówisz? Aż tak uważasz, że ja pierwszy odpadnę? Witam, Kerpix. Witamy serdecznie. No, idziemy panu, musimy zająć ten zamek. Nie, czerwony, spadaj stąd, bo cię zmni... O Jezus. Skąd on... czerwony ma taką armię? Co on zrobił? Co on tu zraszował, że ma taką armię? Szybko. Zająć to jakoś. Nie da rady. Aj dupa, to już jest w tym momencie. Ale jak? Skąd ty to miałeś? Uciekamy. Bombardy robię. Znaczy problem było to, że tutaj tych moich dwóch bohaterów no miało problem. No tu zrąbało się. Chciałeś powiedzieć, zrąbałeś, nie? Nie. No. To było szybkie z mojej strony. Chciałbym się spodziewał. Ale mówię, no miałem tu dwóch gości i jeden był w stanie tutaj stać i strzelać, a drugiemu jak kazałem atakować gościa, to zaczął sobie jechać tutaj z jakiegoś powodu i nie chciał tutaj przejść. Witam zamaskowany youtuberzy i Artium. Witamy serdecznie, ale jak ten czerwony w ogóle aż tyle kiedy tego... Kiedy kangurek KO? Kangurek kakao kiedy? Nie co wiem. Co może zrobimy jakiegoś dla wspierających luźnego streama z kangurka? Z kangurka kakao? Jak ten nowy wyjdzie, to pewnie wtedy. Senat, nie wiem kiedy to ma wyjść. Gdzie tu jest środek mapy? To jest środek? To jest środek? Ciężko powiedzieć, tu jest środek mapy. I zamek by się przydał na środku mapy. Takie oszukańcze tutaj, nie? To wszystko. Przez to, że nie opłaca się robić w ogóle statków. No nie! A ten znowu spam tych. Kurde słoni. No w 2021. Na dwudziestolecie to ma wyjść. Okej. To bym trzeba byłoby zobaczyć, o jakie dwudziestolecie im chodzi. Kto wygrywa Lutelu? Lutel. Patrzcie na minimapę, może czerwony, może żółty by powiedział, najwięcej tutaj ma chyba. Niebieski niby doszedł do środka, ale on tak jest ściśnięty. Jest dużo nieprzejętych rzeczy w ogóle. Niby na 6 osób mapa, ale i tak za duża się ostatecznie okazuje. Ale ona dosyć szybko się też zmniejsza. Te rozgrywki nie są tutaj długie, bo sama mapa szybko się kurczy. Nie planuję obecnie na swoim kanale czegoś wrzucać. A by chcieli, kurde, by chcieli. W jakie gry grałem? No w różne. Wszystkie gry mam wymienić, w jakie grałem? Wiele by ich było, mimo wszystko. Nie no, wiele, może nie tak wiele, ale... Wiele nieznanych gierek zapewne. Gorki 17, najlepsza gra na świecie. Większość z was nawet nie wie, kto zagra pewnie. I jest mi przykro z tego powodu i każdy powinien to naprawić. Gdzie te słonie są? Tu idą. Armia słoni atakuje, mój panie. Czy będzie kiedyś CS? No. Nie planuję grać CS-a. Witamy serdecznie. W jakie nie grał właśnie. No na przykład nie grałem w Cyberpunka. Plot twist. Zagraj w Bisem Bumpfist, dobra stara strategia. Kojarzę ją. Była na kanale. A, w serii to... stare gry strategiczne. A no to widzę, to stąd ją kojarzę. No, dowiedziałam, że się raz coś musiało pojawić. Taka... Tam się budowało wioskę. I się walczyło też jakby. Czy może być coś gorszego niż wartości pod spodach klapeczki na basenie? Gdzie ty masz otwarty basen? A mi to jest ciekawsze pytanie. Ja wygrałem Gorki 17, to ja mam nadzieję, że nie skończyło się na wygraniu. Ale też skończyło się na graniu. Witamy Wiedźminie Pradun, witamy cię bardzo serdecznie. No GG. O, tutaj jest wielka bitka, uwaga. Czy nagrasz cyberpranka jak będzie? Nie, cyberprank. I to jest dobra nazwa na filmie, jakiś właśnie cyberprank. Prankuję widzą, że niby gram w cyberpunka. Pamiętaj, czego nie zrobił Gorki 67, co zrobił 159. Tylko Gorki 17. On nic nie na basenie.
Ej, ten niebieski niby tak tego, śmego, ale tutaj armię się zrobił witam w końcu. Witam Shenrox. Witam Alex Che. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z Ukrainy jest i uczy się dzięki to jest polskiego. No ja nie wiem, czy jestem najlepszym wzorem do uczenia się języka polskiego, ale okej. Okay. A, to na zajęciach grupowych to ja chyba nie podziękuję, to poczekam aż otworzą normalnie. A zajęcie grupowe na basenie? Zależy z jakim przedziałem wiekowym. A przyjemnie musiała jakieś kurde nauka pływania z dzieciaczkami pewnie jeść mimo wszystko. No i kapapulty zniszczone niestety u pana niebieskiego. Jak wali z tego miecza, szuch i nie ma. Czy grałeś Wiedźmina czy? Jak najbardziej przeszedłem, ale tylko podstawkę. Dodatki mam oba, ale nigdy ich nie ukończyłem. Krew i wino nigdy nie uruchomiłem. Serca z kamienia pograłem chwilę i mi się nie chciało dalej grać. No to ja uruchomiłam wszystkie i przeszłam od twoich ten. Sznyrlok, dzięki za suba. No niestety było tak, że ja przeszedłem podstawkę praktycznie zaraz po premierze, w sensie ją miałem i przeszedłem w miarę szybko. No i wtedy tam było ile? 2 miesiące albo i 3 czekania na dodatek, więc już jak miałem wejść w sam dodatek, to już tak mi się nie chciało. A nie, no co, to ja miałam taką przerwę, jak na Schelligę pojechałam. To ile? Z 2-3 miesiące nie grałam. I w pewnym momencie już się znowu tak zaczęłam troszkę zmuszać, żeby znowu się wkręcić. No tak się wkręciłam, no to już od razu do końca fabułę i od razu dwa DLC łyknęłam. Prawidłnie kredko. Jest z GOGa, więc mogłam na swoim komputerze właśnie uruchomić. Co za problem. Zatem jesteśmy rodziną, prawda? No niestety, mamy... pan czerwony już raczej nie wygra. Konto Steam dzielimy też ze sobą. Pan niebieski też już raczej nie wygra. Kredka to dopiero gracz. Szkoda klapeczków, a jakieś takie fajne, takie wiesz, Adasie. Ja miałam kuboty, ale niewygodne były, więc musiałam podziękować sobie za nie. Co tu się dzieje? Co te słonie, no? Co te słonie, naprawdę? Chłopie, skąd ty masz te słoni? Jakie gry, strategie polecacie? Wszystkie co na kanale są. Tak. Twierdza, Woź, Age of Empires, nawet kozacy od biedy mogę ci polecić, kurde. Company of Heroes, nie wiem, Kredka gry paradoksu. Kredka to ukryty mistrz twierdzy. Przestanę Oczywiście. Być ukrytym mistrzem twierdzy, jak zapełni się mistrzem wspierających. Dwie kopie Anno 1800, to jest 5000, albo jeden Anno 250, ale kosztuje. Podstawka, tak. Mogliby trochę zejść. A może w History Collection na pewno nie ma nowego Anno. O Boże, ale by słonie tutaj padły, ale by to było piękne. Dawaj, walnij w te słonie. Chcę zobaczyć, jak te słonie giną. Chcę zobaczyć mordowanie słoni na ekranie. Ja nie zobaczymy. Risk fajny, no dar, ale darmowy. No Risk, to jest darmowa gierka, jest spoko. No ale tam jedna rozgrywka trwa tak średnio 2 godziny. O, jeśli się nie trafią jakieś kampery, co siedzą nic nie robią, to wtedy jeszcze dłużej może zejść. No, to ten... ostatnio ten odcinek. Kampery. Czyżby słonie miały przegrać jednak? Nie? Tam ale na te katapulty, jak teraz tak trzasną idealnie. Kolega żółty postanowił niszczyć już tutaj budynki. Co tu się dzieje? Co? To same skorpiony tu są. O, nie. On nic sobie nie da z tym rady. Niestety. Czerwony coś tam jeszcze próbuje. Robi jednostki. Czy polecasz tę grę stworzoną przez rząd, co była niedawno? Znaczy, powiem tak, ona byłaby o wiele lepsza, gdyby była możliwość przegranej. A czy polecam? No to i tak jest gra edukacyjna, więc ludzie, którzy chodzą do szkoły, praktycznie prędzej czy później się z nią spotkają. Chociaż niektórzy mówili, że nigdy jej nie słyszeli, a do szkoły jeszcze chodzą. A czy polecam? No to zwykła taka gra edukacyjna. Taki, wiecie, jak są te wszystkie... Tylko no mówię, pytanie, czy to 2 miliony rzeczywiście powinno być przeznaczone na to, czy nie, no. Nie wiem, nie wydaje mi się, ale może się nie znam. Może się nie znam, moi drodzy. Czy grałeś w Anno 1602? Nie. Grałem tylko w Anno 1800 i Anno 1404. No te słonie to są słonie. Te słonie to o, tutaj. Ej! Bo ci armia umrze. O Jezus, w ostatniej chwili chyba ją wycofał. Bo było nieciekawie. Czemu nagle muzyczki nie ma w tym trybie? Cicho nam się tu zrobiło. Ja chodzę do podstawki, nigdy jej nie słyszałem. No właśnie, to jest problem. Po co wydawać pieniądze na coś, co ma być wykorzystywane przez szkołę, jeśli to nie jest wykorzystywane przez szkołę? Nie będzie, jak teraz są te elekcje całe, no. To tym bardziej, nie? Co za problem, coś takiego. No tylko, że nie ma jak sprawdzić, czy ktoś to w ogóle zrobił, nie? Bo tam...
Screeny, że wygrali. Screeny, że wygrali, no może. Albo że... zdjęcie, że swoją ręką, żeby było. Ty, słonie przegrywają. Kto by się spodziewał, że słonie mogą przegrać? Z husario. No. Ty, czerwony. Ej, jak czerwony to wygra, to kurde, jaki comeback. Tutaj zielony jeszcze ma trochę taranów. Ale co ty mi taranami tyle. Zrobisz? Poniszczy budynki. Albo pomarańcz, chociaż nie, czerwony przejął ten zamek. No, no, no. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Żółty jeszcze coś tutaj próbuje, ale już za wiele nie ma. Jedną katapultę. Zielony tyle słoni, co miał, to już wszystko potracił. Nu, nu, nu. Czerwony to ugra, ja wam mówię. No. No, jeszcze ma tyle katapult tutaj, tak naprawdę. Siema, Romanie, witam cię bardzo serdecznie. Nu, nu, nu. Yeah. To krzyki śmierci. Uwaga, uwaga. Tam jest za dużo wolnego miejsca tu mają. Poniszczyli wszystkie budynki. Ja tutaj i zadowoleni. Pomarańczowy przegrał. Zostało a gdzie trzech. Jest żółty? A tam też. Żółty tu ma kilka jednostek. Nie wiem co będzie kombinował. Idzie na katapultę chyba? Czy tak sobie biegnie po prostu? O, to już zostaje wystrzelany teraz. GG WP w tym momencie będzie. Chociaż jeszcze idzie niby. Ale o, nie, już nie ma. Gdzie się zabić? Uwaga. I tak, wygrał dwa razy czerwony. Już dzisiaj. No to nieźle, ale on już praktycznie miał, stracił większość rzeczy. On już pod, na krańcu mapy siedział z kilkoma jednostkami i udało mu się wygrać. No to ładnie. Nawet całkiem ładnie bym powiedział. Ale dobra, moi drodzy, na dzisiaj to będzie tyle, bo nie chcę już przerzucać się na zwykłe Age of Empires, a granie też tego Battle Royale no, starczy, myślę. To była taka bardziej ciekawostka, można powiedzieć, więc była dosyć... Czerwony nie wygrał. Była to dosyć ciekawa ciekawostka, moim zdaniem. Tak się prezentuje tryb Battle Royale w Age of Empires 2. Jest to jedna z części wielkiej aktualizacji, która wyszła z powodu pierwszej rocznicy tej wersji Definitive Edition na Steamie. W sumie nie tylko na Steamie. Więc jeśli wam się podobało, to fajnie. Jeśli wam się nie podobało, to nie fajnie. I cóż, no i jak ktoś ma tę grę, to sobie może sam spróbować tego trybu, oczywiście. Jutro film o 16 będzie. W sobotę stream o 19 z World Selection. No tam sobie dłużej pogramy, bo po prostu no to będziemy grali z widzami, z dużą ilością, mam nadzieję, widzów. Dobranoc, gra jest darmowa. Dobranoc, moi drodzy. No dobra. To tyle, coś miałem powiedzieć. Dzięki za wszystkie łapki w górę, wszystkie nowe suby, wszystkie super czaty, wszystkich wspierających. Ja już mogę wyłączyć nagrywanie swoją drogą, bo się dalej nagrywa.